Dzień dobry, Adam Sławiński, a także nasi goście. Witamy na Liga, w magazynie Liga.pl. Dziś znowu podsumujemy to, co wydarzyło się w ostatniej kolejce Ekstraklasy. Będą z nami goście, będzie Wojciech Pertkiewicz, prezes Stali, będzie także Jacek Klimek, prezes, Wojciech Pertkiewicz, prezes Jagiellonii, a także prezes Stali Mielec Jacek Klimek. W studiu Wojciech Kowalczyk, Robert Podoliński, Mateusz Janiak. A dlaczego nie przedstawiłeś nas jako prezesów swoich firm? A ty masz działalność, czy jak? Ma działalność, jak się jak już, tak, jak już tak prezes, no to też prezes. Każdy na Kowal, działalności? Kowal, tak. To każdy prezesem, idealnie. Dobrze. Matiego nie przedstawisz, przepraszam, bo Kowal przerwał. Czy, no. Też prezes. Też masz swoją firmę. Tak. Idealnie, wszyscy są prezesami w tym programie. Program prowadzi prezes Adam Sławiński. Witamy serdecznie. Słuchajcie, dużo działo się w ostatniej kolejce. Przede wszystkim działo się to, co nas najmniej zaskoczyło, czyli wpadki faworytów, bo jak zwykle ten pogoń w zasadzie o Mistrzostwo Polski, ta pogoń jest naprawdę tragiczna i bardzo ślamazarna. Co was najbardziej zaskakuje? Dyspozycja którego z klubów to przejść? Mnie najbardziej zaskakuje, że ile 6 meczów wystarczyło, żeby trener Mariusz Rumak już puścił spokój gdzieś do toalety i odpalił się na konferencji prasowej, no bo ja, prawdę mówiąc, pewnie byłem w mniejszości, szczególnie jeśli chodzi o kibiców Lecha. Uważałem, że trzeba dać szansę Mariuszowi Rumakowi, bo Maciej Skorża też wracał po dwóch złych próbach w Pogoni i Lechu, ale powiem szczerze, że jednak jak już teraz po remisie bezbramkowym w Zabrzu ofensywa Lecha lepiej wygląda na konferencji niż na boisku, no to jest to niepokojące. No to jest jeden z aspektów, a drugi to dar przewidywania Kowala, który w niedzielę powiedział, jedno jest pewne, jeżeli Pogoń pochwaliliśmy i gra z Zagłębiem, to co jest pewne? Pogoń dostanie w czajnik. I dostała w czajnik, nie grając wielkiego meczu. Najsłabsza Pogoń w tym roku, mam wrażenie. A kluby, na których się nie skupialiśmy, rozegrały bardzo ciekawe spotkania. To był dobry Radomiak, to była kapitalna Stal Mielec, no i rewelacyjna Jagiellonia w ten weekend. No właśnie dlatego ja się zastanawiam, dlaczego Adaś mówi drużyny top 6. Przecież no Stal, tak, Jaga. Ale, no tak, ale poczekaj, no, Stal Mielec jest na miejscu o 8, ma tylko do top 6 3 punkty straty. Do Górnik ma 2 punkty do Legii. No, Górnik ma 2, Stal Mielec 3, a mówimy top 6, a może top 8. Czym więcej kandydatów... To ten zróbmy. Mi się wydaje, że... 15, mi się wydaje, i mi się wydaje, że czym więcej... A dlaczego nie Lubin, który ma jeszcze tylko... A nie, no, nie bo tak. Lubin zawsze mówi, że to da, jest... Że nie, akurat tak. Poniosło cię. Ale słuchaj. Władza uderzyła do głowy prezes. Ale to co Robert powiedział, no świetna Stal Mielec, dlaczego? No będziemy mieli prezesa Stali Mielec, a może... Słuchaj, to jest tylko 10... Słuchaj, do pucharów oni mają 6 punktów. No, dwa najlepsze zespoły w ten weekend chyba będziemy rozmawiali z prezesami. Dwa najciekawsze mecze, najlepiej rozegrane przez zespoły, które będziemy chwalić, czyli prawo Kowala jak zadziała, co w weekend? Oj. Czapkę, Jaga ale... i Stal. No. Oj. Weź teraz wszystkich pochwal, to co, będą same remisy wtedy chyba, no bo nie wiem. Nie, to jak wiesz. To rozstrzygniemy. To, poczekaj, pochwaliłbym pewnie dzisiaj Wartę Poznania, ale dopiero po południu gra. Dzisiaj, a pamiętaj, że ona jedzie na Lecha w następnej kolejce, to musi przegrać. No dobrze, panowie, przypomnijmy sobie wyniki tej ostatniej kolejki, jak to wyglądało, żebyśmy sobie uporządkowali dyskusję. Widzę w kontra Legia Warszawa, tym meczem zakończyliśmy niedzielne spotkania. Przed nami oczywiście jeszcze spotkanie Warty Poznań z ŁKS-em, tak jak przypomniał Kowal. Widzę w kontra Legia Warszawa, zwycięstwo po 24 prawie latach zespołu z Łodzi. Pogoń Szczecin kontra Zagłębie Lubin. Pierwsza porażka w tym roku Pogoni Szczecin. Stal Mielec spokojnie wygrała 3-1. Z Ruchem Chorzów. Górnik Zabrze kontra Lech Poznań 0-0. Puszcza Niepołomice Raków Częstochowa 1-1. Identyczny rezultat w meczu Korony z Krakowią. Jagiellonia pokonała w hicie tej kolejki, a także jednym z najistotniejszych meczów, bo hitem można nazwać Widzew kontra Legia. Natomiast jednak Jagiellonia Śląsk, patrząc na tabelę, to był hit prawdziwy tej kolejki. Mecz o lidera, którym została Jagiellonia Białystok. Piast, kolejna porażka 2-3, tym razem z Radomiakiem. Radomiak, to wygląda w tabeli. Jagiellonia nowym liderem Ekstraklasy, lepszy bezpośredni bilans bramkowy i bilans bezpośrednich meczów ze Śląskiem Wrocław. 45 punktów te dwa zespoły mają na swoim koncie. Lech Poznań 41, Oczek Raków, a także Pogoń 40, Legia Warszawa 38 i za Legią coraz bliżej Górnik Zabrze, a także Stal Mielec 36 i 35 punktów. Strefa spadkowa, no znowu bez zmian. Tutaj mamy Beniaminków. Puszcza,
Ruch, a także ŁKS, bardzo blisko tej strefy spadkowej, także Piast Gliwice, Korona Kielce. Panowie, chciałem zacząć od jednego z cytatów tygodnia, bo tutaj już wspomniałeś Mariusza Rumaka, na pewno też przypomnijmy sobie, co powiedział na konferencji prasowej, ale chciałem też zobaczyć taki cytat, który pewnie troszkę bardziej został schowany ze względu na te wypowiedzi, czy Kostyrynia-Icia, czy Jacka Zielińskiego, czy też właśnie Mariusza Rumaka, ale Jacek Zieliński, ten z Krakowi, też mocno odpalił na konferencji prasowej. Posłuchajmy, co powiedział po meczu z Koroną Kielce. Po raz kolejny nie wpadło, także proszę wybaczyć, więcej nie będę nic mówił, jestem po prostu wkurwiony. Dziękuję, trenerze. Czy są jakieś pytania do trenera? Ja mam nadzieję, że tam te słowa to się tam wykropkuje na końcu. Na żywo, panie trenerze, leci. Dobra. Dobra, nie miał problemu z tym, że to poleciało na żywo Jacek Zieliński, no ale biorąc pod uwagę... Albo się wykropkuje, albo wypika. Wypika, a my nie wypikaliśmy, bo jak poszło na żywo, na żywo, no to my no też jak już... Na żywo, no jak wiadomo. No ale może być wkurwiony Jacek Zieliński. Bo nie wpadało, tak? No nie wpadało i nie wpada od dłuższego czasu, jak patrzymy na dyspozycję Krakowi, na kadrę tego zespołu, no to myślę, że w pełni uzasadniona wypowiedź tego szkoleniowca. No ale wiemy doskonale, ten Krakowia to jest takim, taką drużyną, że tak, jak przyjechała Legia, to wygrali sobie 2-0 i oni potrzebują poważniejszych rywali, wydaje się, tak z tej czołówki, żeby zainkasować 3 punkty, tak? Oni nie muszą. Chociaż powiedzmy sobie szczerze, nie wiem, tutaj Jacek Zieliński ma gdzieś ewentualnie jakieś... Dobra, nie wpadało czy coś, no może być wkurzony, bo powiedzmy sobie jasno, nie wpadało im, pamiętacie taką, nie wiem, parę tygodni temu w Lubinie, oni byli zdecydowanie lepszą drużyną i to jest tak. Cała ta runda z Piastem grali lepiej, tutaj, tak. Z Wartą Poznań grali lepiej, tam Michał lepiej. Rakoczy chyba miał pierwszej taką sytuację, że nie wiem, jakim cudem jej nie wykorzystał i Warta wygrała, bo tak tam przykryje. Słuchajcie, to dlatego takich wypowiedzi się nie wolno ani wypikać, ani wykropkować, dlatego że to jest wypowiedź bardzo prawdziwa, gdyby była właśnie ta skuteczność, albo żeby to wszystko, a może nie wszystko, albo część wpadała, no to tych punktów byłoby zdecydowanie więcej na korzyść Krakowi, bo mi się wydaje, że akurat nie czepią się. Można się czasami przyczepić do Krakowi, że nudny mecz, ale chyba w wielu w tym roku spotkaniach Krakowia była drużyną lepszą, po prostu odrywali. Tak, ale wszystkich, bo patrzcie, no 6-0 Radomiak, wiadomo, że ułożyło. Nie, ja mówię o tych remisowych. Ale nie, tak? Zagłębie, Piast, Warta i Korona, no w każdym Krakowia była po prostu lepsza. W pierwszej połowie z Koroną, bo oddajmy Koronie, że w drugiej połowie zagrała bardzo fajnie, ale ja widzę tutaj dwa podobne zespoły, które jeden z nich wpakował się już w kryzys. Piast chwaliliśmy, expected goals duże, kreowane sytuacje, nie wpadało. Krakowia mam wrażenie, że jedzie na identycznym wózku, tylko Piast jest w większym kryzysie. Mam wrażenie, że Krakowia jeszcze potrafi te swoje warunki narzucić nieco dłużej. Patrząc na kadrę i na to, co powiedział Jacek Zieliński, no ciężko się z prawdą nie zgadzać. Sytuacje kreują, sytuacje tworzą. Z dobrymi firmami grają kapitalne spotkania. Potrafią się absolutnie postawić. Taki zespół skomponowany w bardzo ciekawy sposób. Gdyby nie skuteczność, to myślę, że Jacek po prostu nie musiałby przeklinać na konferencjach, bo to jest zespół, który naprawdę gra dużo ciekawszą piłkę niż w momentach, kiedy nawet ogrywał możnych tej ligi. I co ale Robert, powiedzieć to, innego, jak ten Majgard nie trafia z metra? O, to jest on, Majgot. Majgot. No tak, ale właśnie dlatego Jacek powiedział jedno, tak. Przeklął na to, że co ma zrobić? Przecież on nie wejdzie na boisko, żeby wpadało. Ja kiedyś powiedziałem, że zagraliśmy pornografię i mnie zjeli dziennikarze. A to było jednak bardzo łagodne. Mamy pierwszego gościa, razem z nami prezes lidera Ekstraklasy Wojciech Pertkiewicz, prezes oczywiście Jagiellonii Białystok. Witamy serdecznie i od razu cię zapytam, biorąc pod uwagę to, o czym dyskutowaliśmy, ile tych przekleństw u ciebie mniej niż w poprzednim sezonie? Nie wiem, czy jest mniej. Wiesz co, nie prowadzę statystyk, ale tak na czuja myślę, że jest podobnie. A nie chcesz na żywo teraz coś? Jest na żywo. Jest zajebiście dobrze. Tak może powiedzieć Wojciech Pertkiewicz po tej kolejce. Trudny początek tej rundy, natomiast w tym najistotniejszym spotkaniu zainkasowaliście 3 punkty. Tylko też jak ty patrzysz dzisiaj na Jagiellonię Białystok, biorąc pod uwagę całą perspektywę, bo z jednej strony tym celem było utrzymanie. Dzisiaj walczycie o Mistrzostwo Polski. Pamiętamy, jak w poprzednim sezonie wyglądała Jagiellonia. No istny taki roller coaster uczuć, emocji na przestrzeni ostatniego roku. No dobrze, że ten roller coaster jedzie do góry, a nie pikuje w dół.
Rzeczywiście, nie zakładaliśmy, co prawda, tak jak wspomniałeś, utrzymania. Założyliśmy sobie nieco bardziej ambitny cel i wpisaliśmy sobie minimum 10. miejsce na ten sezon. Na ten moment plan realizujemy z nawiązką, także bardzo się cieszę. Jak patrzę do przodu, czy trener Siemieniec nie tylko zawodników, ale właściwie cały klub zaraził tą ideą, że patrzymy na najbliższy mecz. Oczywiście z tyłu głowy gdzieś ten 25 maja, ostatni mecz, zaczyna się rysować jako mecz o coś bardzo ważnego, ale odsuwamy to od siebie, patrzymy na najbliższe spotkanie. Naszym najbliższym finałem jest mecz z Radomiakiem w sobotę. Wojtek, na 10. miejsce macie tą 14 punktów przewagi, czyli matematycznie jeszcze możecie spaść na 10. miejsce, jakby coś, nie? Ale... Słuchaj, dlatego plan się nie zmienia, trzymamy się planu wstępnego, no ale patrzymy do góry. Mówię, kolejka górska niech nas wciąga coraz wyżej, chociaż na razie jesteśmy u góry, no i musimy się tam próbować utrzymać, żeby nie szarpnęło w dół. Ale wiesz, ja powiedziałem kiedyś tutaj w programie twojemu trenerowi, że jest nudny. Przypomnij, bo kilka razy żeście rozmawiali. Tam ale nie, za pierwszym razem, że jest nudny, nie? Że wolałbym coś ciekawszego usłyszeć. Nie? A słuchaj, no ważne, że na boisku pokazujemy coś ciekawego, więc w rozmowach możemy przynudzić dla równowagi. No nie, to nie ulega wątpliwości. A jeżeli chodzi o te dwa cele, jakie macie w jakiś sposób do zrealizowania, mimo że czy były zakładane, czy nie były zakładane, dzisiaj są takie cele, o których na pewno kibic myśli, czyli Puchar Polski, Mistrzostwo Polski. Co twoim zdaniem jest łatwiej zrealizować? No łatwiej zrealizować Puchar Polski, bo to tylko dwa mecze, które oczywiście trzeba wygrać. W lidze tych meczów jeszcze mamy 10 i zwycięstw na pewno będzie dużo więcej potrzebnych, żeby to zrealizować. No ale z kolei w lidze możemy też patrzeć i liczyć czasami na rywali, tak jak w ostatniej kolejce, którzy nam pomogli w tym, żeby ta przewaga pozostała nienaruszona lub się nawet nieco zwiększyła. Ciężki tydzień mamy w koniec miesiąca i początek kwietnia, kiedy gramy z ŁKS-em u siebie. Lecimy, jedziemy do Szczecina na ten półfinał, niezwykle ważny, żeby dźwigać puchary, to trzeba wygrywać każdy mecz łącznie z tym w Szczecinie. No i później wracamy szybciutko do Białegostoku, przepakowanie toreb i jedziemy do Warszawy na mecz z Legią, który myślę, że też będzie tym jednym z kolejnych naszych finałów. Także mamy... Co tydzień to finał, a tamtego tygodnia mamy je aż 3. Trochę w sprawie wspólnego znajomego. Czy jeżeli będziecie w finale Pucharu Polski, broni Sławek Abramowicz? Taka prywata, bo troszeczkę moja. Wiesz coś tak? O tym już? Prywata? A tak możesz zdradzić? Pracowałem z nim nad grą nogami, co chyba widać. Gdzie? Nie, no jest poprawa niesamowita. Nie poprawa, przyszedł dobry. Pracowały. Nie zepsujcie. Nie będę wchodził tutaj w trenera kompetencje, ale wszystko na to wskazuje, że jeżeli będzie finał, to będzie to Sławek. Piękna sprawa. No ale w pierwszej kolejności niech to będzie finał. Zacznijmy od półfinału, w którym pewnie Sławek wystąpi. Dzisiaj patrzymy też na takie wasze ruchy transferowe. W jaki sposób wy oceniacie dzisiaj potencjał zawodników i skautujecie zawodników? No bo jednak trzeba powiedzieć, że ta skuteczność transferów, no to jest na takim wyższym poziomie niż jakakolwiek średnia. No bo zawsze zakładamy, że coś może nie wyjść, a tutaj do tej pory, no to naprawdę strzały w dziesiątkę. Czy jak patrzymy na Pululu, czy jak patrzymy na Diegeza, czy jak patrzymy na Hansena, to wszystko są zawodnicy, którzy wchodzą do składu i wam pomagają. W jaki sposób wygląda od kulis po prostu przeprowadzanie transferów w Jagiellonii? Słuchaj, my też zakładamy, że coś może nie wyjść. Cieszymy się, że na razie wychodzi. Rzeczywiście każdy zawodnik z tych, który do nas dołączył, wniósł jakąś wartość. Na boisku gra 11. Tych transferów w ostatnich dwóch latach było nieco więcej niż 11, ale mamy naprawdę solidnych zawodników na każdą pozycję. Naszym celem było zbudowanie takiej kadry, gdzie na każdą pozycję będzie konkurencja i myślę, że nam to się udało. Niektórzy są mocniejsi na swoich pozycjach i prawie że niezastępowalni. Niektórzy rzeczywiście ten oddech czują mocniej, a próbowaliśmy zrobić tak, żeby każdy z tych zawodników czuł oddech. Proces jest dość prosty i myślę, że tutaj Ameryki nie odkryję, a ani żadnej tajemnej księgi nie mamy. Jest to proces pierwsze diagnozy potrzeb, przygotowania profili zawodników pod to, jaki system, jak chcemy, żeby ten zawodnik grał. Nie jesteśmy kryzysami, żeby szastać pieniędzmi na lewo i prawo i z Ligi Mistrzów czy z jakichś innych pucharowych zespołów wyciągać zawodników, więc robotę ma nasz dział scoutingu. Oczywiście jest to w pierwszej kolejności selekcja zawodników na podstawie wideoobserwacji.
X meczów. Pierwsza selekcja, rozmowa z dyrektorem sportowym, przejrzenie z tego zawodnika wytypowanego pod daną pozycję. Później rozmowa oczywiście z trenerem, razem podejmowanie decyzji, wyjazd czy też wylot na oglądanie zawodnika na żywo. Pierwsze kontakty, drugie. I tak dochodzimy do finału, że zawodnik z nami podpisuje. Tylko żeby nie wyglądało to jakoś tak sielsko, to nie jest tak, że zawodnik, którego my wytypowujemy sobie jako jedynkę, to on trafia do Jagiellonii, bo już chyba wspominałem, że z poprzednich okienek chyba żaden z nich nie był jedynką, która była na liście na daną pozycję, ale trafili do nas zawodnicy z numerem 2 czy 3, jeżeli chodzi o nasze oczekiwania. Ja mam pytanie o frekwencję. Miałem przyjemność komentować ten mecz ze Śląskiem. Kiedy stadion w Białymstoku będzie pękał w szwach, bo drużyna na to zasługuje absolutnie. Warto przychodzić, warto przyjeżdżać. Tak dobrego futbolu ja w Białymstoku nie pamiętam. To prawda. Ja też mi się gęba cieszy, jak patrzę na zawodników i na drużynę, jak gra. I też mi się uśmiech pojawia na twarzy, kiedy widzę uchachanych kibiców, mnóstwo dzieci, też tak szczęśliwych. Myślę, że kilka stopni w górę i stadion będzie pełen. Czyli temperatura ma główny wpływ? Czy może coś możecie jeszcze marketingowo podziałać? Atmosfera w mieście naprawdę jest projagiellońska. Ja jestem zaskoczony tym, w ilu miejscach gdzieś słyszę zupełnym przypadkiem o tym, jak ktoś idzie na mecz, był na meczu, opowiadał u fryzjera, w sklepie spożywczym. No, u fryzjera nie spotykałem się nie z tym, przyznam się, że nie spotykałem się z tym na przykład w Trójmieście, gdzie oczywiście też żyło się futbolem, ale tak, że osoby, o których bym się nie spodziewał, że kontrolują, w którym miejscu jest drużyna, nawet są w stanie wymienić zawodników, to jestem tym zaskoczony. Nie przekłada się to rzeczywiście na frekwencję, żeby stadion pękał w szwach, ale myślę, że rzeczywiście te dodatkowe parę stopni plus ta atmosfera takiego oczekiwania, napięcia spowoduje, że myślę, że już od kolejnego meczu ta frekwencja będzie już tylko szła w górę. To przedostatnie pytanie, bo wiem, że tę rozmowę chcę spuentować swoim pytaniem. Wojciech Kowalczyk, czy macie przygotowane już premie za trzecie miejsce albo po prostu miejsce pucharowe, wicemistrzostwo, mistrzostwo, Puchar Polski? Słuchaj, to chyba sobie sięgnę tutaj, bo trafiłeś. Akurat to dawaj z sumami od razu. No możemy screena palnąć w leczego. Nie, przygotowuję akurat. Mamy w tym tygodniu Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, gdzie między innymi o tym będziemy rozmawiać, ale generalnie już mamy to klepnięte i klepnięte to już mieliśmy przed sezonem. Skoro założyliśmy sobie nasz plan minimum na 10 miejsce, to założyliśmy, że premia powinna się należeć od 8 miejsca w górę. Tam jest pewien mechanizm matematyczny, który powoduje, że ta premia dosyć solidnie skacze w zależności od miejsca i oczywiście miejsca medalowe są wycenione dodatkowo. Premia górska. Myślę, że jest gruba kasa do podjęcia z boiska. Mam dwa pytania, ale zacznę od tego ważniejszego, pierwszego. Jak spędzałeś albo spędzaliście weekend? Bo wyżeście w piątek wieczorem... Nie. Ale co, że byłeś i nie odbierali? Nie, spokojnie. Ograliście lidera, a później patrząc na tych, co tam walczą z wami o tytuł mistrzowski, co chwila ktoś stracił punkty. Jakieś tam wysyłacie sobie... No, słuchaj, radość tak. I tak dalej, spotkania... Za dużo tych spotkań byłoby, bo tam parę drużyn zawaliło. To prawda. No piątek jeszcze, że tak powiem, w grupie świętowaliśmy delikatnie, a sobota i niedziela, no to można powiedzieć, mogliśmy sobie powiedzieć na zdrowie przez telefon, raz z dyrektorem, czy z właścicielami, no bo na pewno czyjeś nieszczęście może nie jest powodem do uśmiechu, ale w sporcie delikatnie jest. No dobra, to jeszcze jedno takie. Kogo Michał Probierz powołał z Jagiellonii do pierwszej reprezentacji? Kogo powołał? Wtowika ostatnio? Nie, mówię. Nie, kogo teraz powoła? No już pewnie jakiś... A kogo powoła? Nie wiem, według mnie te spekulacje dotyczące Tarasa, no to oczywiście są to na dzisiaj spekulacje. Michał nie wyłożył mi tam w kuluarach za kotarą gdzieś z 25 czy 6 zawodników, których powołuje i nie pokazał, kogo bierze z Jagiellonii, ale myślę, że dla Tarasa w tej formie, jeżeli chodzi o mecz z Estonią i plany jakiekolwiek trener Probierz nie ma, to myślę, że jest to zawodnik dzisiaj na tyle jakościowy, że w tej kadrze powinien się znaleźć. Nie wiem, czy na takie mecze, ale patrząc na to, że Michał Probierz powołał Pedę, twoim zdaniem Marczuk jest graczem o takiej klasie, bo ja jestem pod wrażeniem występu ze Śląskiem, że już może być próbowany powolutku przy dyspozycji polskich skrzydłowych, wahadłowych do pierwszej reprezentacji, czy raczej według ciebie jest solidną marką w piłce młodzieżowej na razie jeszcze?
No jeżeli, tak jak wspomniałeś, powołał Pedę, to myślę, że Marczuk jest no, nawet minimalnie wyżej, jeżeli o jakość sportową, która może wnieść walory do pierwszej drużyny, i bez wahania brałbym Dominika. Widać, że jest to zawodnik z, no, z dynamiką taką, której nie mówię, że brakuje, ale na pewno, która pomaga w konstruowaniu akcji, i facet, który zamyka oczy, i to nie w takim złym kontekście, że lata jak wariat od pola karnego do pola karnego, tylko rzeczywiście tej przebojowości mu nie brakuje i z pełną determinacją prze na każdą piłkę. Płuca wydolne, głowa solidna, uderzenie było widać, że jedno i drugie i trzecie w tym meczu miał solidne, jedno było wybronione. Brać, wybierać, decydować, a Marczuka do kary powoływać. Wojtek, jeszcze jedno, pamiętaj, przekaż to trenerowi, ewentualnie drużynie, że my jak będziemy za bardzo w tym programie chwalimy drużynę, to 0 punktów w następnej kolejce. To nie chwal. Dobra. Wojtek, to skoro mówisz, że brak, nie brak, tylko już na koniec same konkrety. Jesteś selekcjonerem reprezentacji Polski. W czwartek kogo powołałbyś z Jagiellonii? Marczuk, Romańczuk. Czyli tych dwóch tylko. Na dzisiaj tak. Reszta niech solidnie pracuje, ale myślę, że daje sygnały i idzie to w dobrą stronę, żeby kilku wcale nie wiekiem doświadczonych zawodników, tylko jeszcze młodych, rozwojowych, no chociażby weźmy Mateusza Skrzypczaka, o którym w zeszłym roku w ogóle przez myśl by nikomu nie przeszła taka idea, żeby go łączyć z kadrą, a dzisiaj czemu nie? Czyli Bartek Wdowicz został zmotywowany, musi jeszcze więcej popracować Bartek na Wdowicz, powołanie tak, od niech, prezesa. Niech pracuje, niech powtarza to, co zrobił jesienią. I myślę, że tutaj na wiosnę też jeszcze zapunktuje i da mocny sygnał trenerowi Probierzowi, żeby go trzymać nie na takiej shortliście, a rzeczywiście bardzo blisko kręgu pierwszej drużyny reprezentacji Polski. Wojciech Pertkiewicz, prezes Jagiellonii Białystok, był z nami. Dziękuję. Dziękujemy, pozdrawiamy. Panowie, widziałem takie ciekawe pytanie na czacie. Momencik, za chwilkę je znajdę. Daniel B. je zadał. Witaj. Czemu w studiu macie 4 prezesów, tak jak ustaliliśmy, że firmy i tak dalej? Czemu w studiu macie 4 prezesów, nawet z prezesem teraz rozmawiacie, a w Legii Warszawa nie ma żadnego? Zbyt mocne zdecydowanie. A dlaczego? No jest prezes przecież, jest człowiek piastujący funkcję, pan Dariusz Mioduski. No jest a piastujący prezes. Funkcję, czy jest prezes? A ty piastujesz funkcję, czy jesteś prezes? Prezesem. A on ma Legię. Ty masz program, pan Darek Mioduski ma Legię. Takie złośliwości w kontekście wyniku. No, rozliczać teraz prezesa, takie delikaty chyba za szybko. No to mamy i tak przewagę, bo w tym programie jest 4 prezesów, a w Legii jest tylko 1. Tu mamy radę prezesów. Słuchajcie, przygotowałem taką grafikę, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób punktowały zespoły top 6 w ostatnich kolejkach, a tak naprawdę po prostu w 2024 roku. No i oczywiście mamy tutaj 10 punktów Pogoni Szczecin, mamy 8 oczek Rakowa Lecha, ale jak zerkniemy na ten procent zdobytych punktów na 15 możliwych, to wygląda tragicznie. Pogoń 67 to jest oczywiście przyzwoita liczba, natomiast te 47, 40 Legii, tylko 27% zdobytych punktów Śląska Wrocław, to wygląda masakrycznie. Jak wy tutaj to wszystko gdzieś byście uargumentowali? To presja, to po prostu jakaś słabość, bo mi w ogóle ciężko znaleźć jakiekolwiek racjonalny argument. W niektórych klubach presja, w niektórych depresja. Patrząc na te wyniki, rzeczywiście jest przerażająco. No tutaj Śląsk, grający lepiej niż jesienią, stwarzający większą liczbę sytuacji. Tak. Natomiast teraz bardzo brutalnie po tej radości sprzed tygodnia w Białymstoku, no sprowadzony w to miejsce, w którym Śląsk niezwyczajny był być ostatnimi czasy, bo Jagiellonia zagrała na swoich warunkach absolutnie kapitalne spotkanie. Jeżeli któryś zespół tutaj, mimo nawet tych problemów z punktowaniem regularnym, jeżeli któryś zespół tutaj jest regularny, gra swoje od początku do końca, czy dopisuje punkty, czy nie podpisuje, to jest tylko zespół z Białegostoku. Śląsk raz atakuje, gra skutecznie, raz gra w niskiej obronie, jest zdemolowany w Białymstoku. Lech, grający blisko własnej bramki, potrafi w ataku pozycyjnym, nie umie. Lech niezdarny, tak jak w Częstochowie. Raków z Lechem, Raków z Puszczą. No fakt, że nie wpadało.
nie będę przeklinał, strasznie nie wpadało. Natomiast Puszcza znowu wyrwała punkty i ciężko tu jakkolwiek, dla mnie oprócz Jagiellonii, no o Legii nie wiem, czy nie wiem, czy mówić, czy nie mówić, bo no ta kurtyna po ostatnim meczu no musi spaść już, bo nie da się tak grać w piłkę. Pierwsza połowa też wydawało się na zasadach drużyny z Warszawy, druga połowa oddanie inicjatywy i stracona bramka. No taki mecz przynajmniej remisujesz, a Legia była na musiku. Jeżeli chcesz się liczyć jeszcze w walce o mistrzostwo, chociaż tu się jeszcze może tak powywracać, że ja nie wiem. Przy czym pamiętajmy też, że Jagiellonia chyba zagrała z tej czołówki najmniej słabych meczów, bo uważam, że z Ruchem zagrała słabo. I koniec. Z Lechem tak, zagrała przegrywając lepiej. Kapitalny Natomiast mecz. Natomiast ten mecz ze Śląskiem miałem też akurat za to spotkanie Śląska nie krzyżował, bo tutaj się trochę zgadzam z tym, co powiedział Magiera, trener Magiera po meczu, że w drugiej połowie Jagiellonia świadomie pewnie oddała trochę inicjatywę, ale Śląsk podjął próbę i w ogóle ja uważam, bo chyba komentowałeś ten mecz, prawda? Tak. No to te pierwsze 5 minut powiedzmy, Śląsk wyszedł fajnie. Rewelacyjnie. I wiesz co ja uważam? Że Śląsk przegrał ten mecz z powodu Matiasa Nauela. Matias Nauel, bo po tym jak stracili pierwszą bramkę, to już jest kaplica, już potem padli i Jagiellonia zagra wtedy absolutnie koncert, ja się z tym zgadzam, wiesz, ale na przykład ta pierwsza bramka, Śląsk, ustawiony nisko i tutaj znowu, tak jak trener Zieliński był zły, nie powiedział, że na Majgarda, ale Śląsk ustawiony dobrze, bo to środkowanie Nene, i Nauel stoi tam, gdzie powinien. Ale to, co on bronił w tej sytuacji, to jest skandal. Ale tylko on, Mateusz, uważasz? Bo dla mnie ale uważam, nie że, było sytuacji. Co? Ale to tutaj pada bramka, bo on puszcza Marczuka, potem no ta przebitka, no to tego to trudno obronić, ale trzecia bramka Marczuka, znowu Nauel sobie stoi i Marczuk to brutalnie wykorzystuje, wiesz? Nie wiem, czy gdyby ten mecz się... Gdyby ten mecz nie wymknął się po bramce na 1-0, to czy ten mecz nie byłby bardziej, wiesz... No, dalej by być może wygrała Jaga, bo naprawdę, szczególnie w pierwszej połowie, grała świetnie. Ona generalnie gra świetnie w ataku pozycyjnym. Natomiast Śląsk, co pewnie powinno niepokoić najbardziej, kompletnie się rozleciał po stracie tej bramki. Jedna różnica między Jagiellonią a Śląskiem to po pierwsze pazerność, bo Jagiellonia i w obronie, i w ataku atakowała na piłkę odbitą jakąkolwiek 4, 5, 6 graczy czasem w polu karnym. To Śląskowi nawet w tych dobrych minutach nie zdarzało się niestety. I jedna rzecz, która dla mnie w Śląsku nie zagrała najbardziej, oprócz środka pola, bo Taras Romańczuk to był pan piłkarz, który rozłożył stolik, rozłożył tam owoce i sobie konsumował, bo rządził wszystkim na boisku w środku. Kupola, boczne sektory boiska. Jagiellonia miała argumenty w postaci graczy kreatywnych, a dla mnie niestety Śląsk-Wrocław był najsłabszy mecz skrzydłowych Śląska Wrocław tak, ale w tym roku na pewno. A ja bym powiedział, że na przykład Samit Stalar nie zagrał źle, tylko nie zagrał jako skrzydłowy. Jak zobaczysz, jak on się ustawia w ataku pozycyjnym, bo Śląsk dla mnie, i to jest dla mnie największy minus Śląska, on jak atakuje pozycyjnie, to ja już teraz w ciemno wam powiem, co oni zrobią. Dostaje piłkę stoper, Samiec Stalar ucieka do środka i teraz pytanie, czy Szwarc już poszedł na 9, czy nie? Jak nie poszedł, to idzie tam Samiec Stalar, bo Exposito zawsze cofa, Kończkowski schodzi zawsze do boku, idzie... Exposito, zawsze Kończkowski idzie na wahadło, Nauel jest przyklejony z... Tym razem Janasikiem do lewego skrzydła i oni stoją, A Jagiellonia, i to jest dla mnie najfajniejsze, ma non-stop rotację. Jak patrzę na Jagę, to jest taki, wybaczcie, pewnie ktoś się może obrazić, ale to jest mały intermediolan w polskich warunkach. No nie obrażą Inter się, gra... może Inter się obrazi. W tym sensie, tak, bo Inter gra naprawdę, jak obejrzycie sobie, no, widziałeś na pewno. Ale dostaną solidnie w czapkę w następnej kolejce po tylu pochwałach. Ale Inter nie mają wiesz co, ale Inter... Ale Inter ma tę samą rotację, że tam nagle Calhanoglu jest szóstką i tutaj Saczek był raz szóstką, potem był ósemką, potem był dziewiątką nawet, nie? I to jest kapitalne. Ty powiem ci, tak to rozrysowałem, że mam taki miszmasz w głowie, że ja nie mam pojęcia, o co ci chodzi. A ja patrzę w tabelę Radomiak Radom, 31. No dobra, to 34 za tydzień. Bo gra z Jagiellonią. Ale może tak być, bo Radomiak zagrał bardzo dobry mecz. Ale tutaj, słuchaj, tam Jacek Magiera coś, że druga... Słuchajcie, tylko że tam nie było co zbierać, już druga połowa nie, no, nie, to już była zbędna nie w tym było, meczu. Nie było, nie do, nie tam było. Do przerwy już było pozamiatane, koniec, cześć na razie, nie ma dyskusji. Te 45 minut było zbędne dla jednych i dla drugich. Tam nie było szansy na odwrócenie wyniku, na cokolwiek. No tam jakaś bramka honorowa i to wszystko. Nie, nie, tutaj... No, ale to samo mogła powiedzieć Puszcza i Tomasz Tułacz jesienią. Też było pozamiatane po przerwie. Ja pamiętam, jak się skończyło 3-3, więc... Tak, no... tylko że... No, no nie, tylko, ale tutaj mam wrażenie też, że Jaga miała kontrolę. Tak, miała kontrolę. Tylko że w drugiej połowie... No tak, gdyby Jaga dostała na 3-2, to mi się wydaje, że za chwileczkę byłoby 4-2 albo i 5-2, bo by odpalili z powrotem
w ten sam sposób, co grali pierwsze 45 minut. Nie, nie, no tutaj było widać i jedno zresztą, no pamiętajmy, no Śląsk Wrocław, jeżeli już się odnosimy do tego meczu, no dalej ma problem z napastnikami, z bramkami napastników, tak? Mhm, tak. W ogóle z bramkami ma problem. Bo nie mam. No, są w skarbie kibica, no ale... Są dwie na boisku. Tu musi Jacek Magiera dotrzeć z powrotem do Exposito. Znaczy nie ma bramek, nie mówię, że napastników. No bo są, niezłych. No tylko, nie, są, no jest lider tabeli strzelców, no tylko problem w tym, kiedy on strzeli gola w tym roku. No i panowie, też bardzo ciekawe słowa, jeżeli mówimy już o cytatach i tymi cytatami w jakiś sposób tutaj formujemy dzisiaj program, no to Kosaruniaić powiedział, że on nie jest jedynym winnym tego, co dzieje się w Legii Warszawa w ostatnim czasie. Oczywiście też mieliśmy w tygodniu wywiad Jacka Zielińskiego dla mediów klubowych. Gdzieś tam był zapraszany, wiem, że i przez nas, i przez meczyki. Z żadnego tego zaproszenia nie skorzystał. Myślę, że tych zaproszeń poza nami, meczykami, to było zdecydowanie więcej. Ostatecznie zdecydował się na opcję bezpieczną, czyli wywiad dla mediów klubowych. Nic tam, powiedziałbym, nawet jakiegoś bardzo wielkiego w tym wywiadzie nie padło, ale padło przede wszystkim jedno zdanie o tym, że no Legia tak naprawdę ma walczyć o mistrzostwo, bo to był taki cel. Wiemy, jak ambitni są kibice Legii Warszawa. Tutaj błyskawicznie został skontrowany Jacek Zieliński. Gdzieś trochę brzmiał taki brak ambicji i trochę takiego pesymizmu z tego całego wywiadu, no ale też zrzuca w jakiś sposób, no powiedzmy sobie szczerze, tak w jakiś, no może nie bezpośrednio na Jacka Zielińskiego, ale wiemy, że o Jacka Zielińskiego i brak ewentualnych transferów Kosieruniaiciowi chodzi. Ale zobaczmy, jak wygląda Legia Warszawa od października, bo to na przestrzeni tych ostatnich miesięcy od naprawdę Białegostoku, tak? Jest fatalne. No mówimy od tak po wygranej naprawdę, z Pogonią, pojechali wtedy do Jagiellonii. Zero punktów w październiku, listopad 5, 7 grudzień, luty 5 i teraz 1 punkt. Procentowo to daje od października 37% zdobytych punktów. Naprawdę tragiczna statystyka Legii Warszawa. No tu brakuje dla mnie kogoś, kto wziąłby na klatę to, co się dzieje. No zwykle jest tak, że brakuje mi tutaj troszkę u Kosty Runiejcze, którego jestem zwolennikiem i uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry trener. No to jest taki moment, że zrzucanie odpowiedzialności na to, że nie ma ludzi, no to co ma powiedzieć trener Kuzera? Co ma powiedzieć trener Jagiellonii, gdzie transfery się udały, ale ten zespół w zeszłym roku bił się utrzymanie? Co ma powiedzieć Jacek Magiera, który dostał transfery, ale zobaczmy, kto stanowi o sile Śląska. I stracił je Boacha. Trochę tak, ja bym był za tym, żeby i z szatni trochę zdjąć odpowiedzialności. Tutaj Kostaruniecz mógłby to spokojnie zrobić. Dzielenie się odpowiedzialnością w takim ciężkim momencie, no szukanie winnego w Jacku Zielińskim teraz i za późno i trochę takie, no nie uspokoi nikogo. Ani nie uspokoi szatni, ani nie uspokoi kibiców. Kibiców uspokoją tylko wyniki. A czasem warto wziąć też trochę na siebie, bo... No, tutaj czat podpowiada, że na klatę to musi wziąć prezes i dyrektor sportowy. Ale nie do końca tak jest. Dyrektor sportowy i prezes, okej. No ale z drugiej strony, słuchajcie, no gdyby tak było, to byśmy zmieniali prezesów i dyrektorów sportowych, tak? Pierwszy robotę no. Traci trener. Mi tego trochę brakuje. Mi brakuje tutaj trochę w Legii tej jedności. Ja nie wiem, czemu teraz jest psychologia i zrzucanie odpowiedzialności. Jest trochę czasu do końca. Jeżeli teraz zaczyna się tego typu wojenka, to nie ja, to on. Bardzo łatwo kupić kibiców farmazonami. Natomiast ktoś musi też podnieść głowę, podnieść przyłbicę, powiedzieć, ej, no dobra, dwie rzeczy, złe decyzje personalne były moje. Może ustawienie jest nie takie. Może pokombinujemy. Jedziemy dalej, panowie. Nic się nie dzieje. Kosta Runiaić jest w Polsce od listopada 2017. Ja ani razu... Albo tak rzadko, że po prostu to się nie przebiło. Nie powiedział, ja coś zrobiłem źle. W Pogoni zawsze był winny ktoś inny. Albo Lech miał więcej pieniędzy. Albo Raków miał nie wiadomo co więcej. Albo kogoś mu zabrali, chociaż wiedział, że na przykład straci. Bo tak było w przypadku Adama Buksy. Wiedział od pół roku, że Adam Buksa zostanie wytransferowany. A i tak miał później pretensje, że on odszedł z półrocznym opóźnieniem. Za każdym razem Kosta Runiaić znajdował winnych gdzie indziej. I teraz w Legii zaczyna robić to samo. Nie mówi, ja coś zrobiłem źle. Okej, zabrali mu Muciego i Slisza, ale pokazałeś grafikę. Co w październiku też już nie było Muciego i Slisza? Też nie było, bo wydaje mi się, że byli. Ja nie mówię, że Jacek Zieliński i prezes Bioduski... Jakby ma rację Kosta Runiaić, bo zawsze mu przyznamy rację, mówię tutaj o Koście teraz, że jeżeli chodzi o zastępstwo dla Slisza, to był nieprzygotowany totalnie, no bo tak. Wiadomo było natomiast, pół roku, że Slisz odejdzie akurat w tym natomiast okresie. Natomiast Legia nie jest w tym miejscu, w którym jest, tylko dlatego, że nie wygrywa w tym roku. Tylko pokazałeś, ile było? 0,12 w październiku. Tak. 0,12 w październiku. No tak, ale jeszcze bierzmy pod uwagę, że no nie chce mi się wierzyć.
bo już zostawmy, no pewnie Costa Runaidzi wiedział doskonale, że jak będą oferty, to Legia musi sprzedawać, a jak będą bardzo dobre oferty, to Legia musi sprzedawać. Jeszcze bardziej sprzedawać. I takie oferty się pojawiły, no ale teraz dobrze, no to nie jest tak, że te oferty spowodowały jedno, no bo to bo też trzeba byłoby zadać pytanie Koście, jedno, żeby on powiedział, tak jak szuka już on gdzieś tam winnych, tak. Czy na przykład on też ma wpływ na transfery przychodzące, które odbywały się latem? No bo jeżeli nie, no to niech poda się do dymisji, powie tak, chwilę, ja w tym klubie to nic nie mogę, każą mi tylko skład wystawiać i trenować, no to cześć na razie i wyjdź, ale nie. Mnie się wydaje, że akurat tej kategorii trenerów przy Jacku Zielińskim we dwóch sobie sprowadzają transfery, czyli we dwóch są za to odpowiedzialni. Nie no można... Chociaż o Zybę podobno miał bardzo duże pretensje, że to był ale transfer. Ale to już no dobrze, no to mityczny Zyba, niemu. Wcześniej był mityczny Haratin, wcześniej był Czelhaka, zawsze na tej pozycji jest jakiś wybuch. Ale mi się wydaje, no to nawet, jeżeli będzie miał pretensje, że nie tego zawodnika chciał, albo że mu ściągnięto, naprawdę nie ma takiej potrzeby. Nikt go za... Nie przykuł do kaloryfera przy Łazienkowskiej. Możesz chłopie powiedzieć tak. Co, nie mogę się dogadać z dyrektorem sportowym. Cześć, na razie. Chcę fajnie, mieć wpływ na to i na to. Nie mam wpływu, proste. Tak. Podaję się do dymisji. Prosi jak lapa goździk, żegnam się. No, oczywiście, że tak. Też tak uważam. Widerzeń, bo po polsku nie powie do widzenia. No tak, no, ale tutaj bardziej chodzi o to. I jedna sytuacja. Gdzie ta Legia poprawiła grę obronną od tych kompromit, znaczy od tych grania takiego radosnej twórczości, tak? Napastnicy wtedy ratowali. Mówimy tu jeszcze lipiec, sierpień, wrzesień. Napastnicy ratowali. Teraz napastnicy bramek nie strzelają. No, w jednym meczu z Koroną, jak strzelili napastnicy trzy bramki... To trzy straciła. To jeszcze obrona straciła. Jedna rzecz jeszcze, która może być wrzuceniem kamyczka do ogródka, to jest uzależnienie od Josue i zdanie się na tego gracza. Jeżeli masz 22 egoizmy w szatni i jednemu dajesz więcej niż tym pozostałym niezłym piłkarzom, i ten ci gdzieś zaczyna nie dojeżdżać, no to co, chcesz, żeby pozostali za ciebie poszli umierać, jak jeden był świętą krową? No nie ma tego. Jeżeli pozwalasz komuś na więcej, no to ponosimy tego konsekwencje. Transfer okej, okay, to jest jedna sprawa, zgadzam się z Kowalem, a druga, jakość gry defensywnej, no i kilku graczy ciągle popełnia klopsy, no to chyba nad tym warto by popracować. Ja to też no... zwrócił na to uwagę Jacek Magiera w tym wywiadzie, że w statystykach to fajnie wygląda, ale problemem to są błędy indywidualne. No to... Ale ktoś te indywidualności wystawia. Jacek Zieliński. Magiera. Wiesz co, ale na tym polega futbol. No, gdyby nie zwalniali trenerów za błędy indywidualne piłkarzy, ja bym jeszcze popracował trochę. Jedna rzecz to błędy indywidualne szkoda, w obronie. Brakowałoby cię tu. Jak mówił Denis Rakers, szkoda. Później byś mi mówił, że się nie połączysz, bo trening... Tak, już nie co ty, ja bym się połączył. Przełożył. Mariusz Rumak też tak mówił, a teraz o. A co do Legii, nie, bo ja na przykład mam też wrażenie, że znowu jak oglądam teraz Legię wiosną, ale może nawet nie tylko wiosną, tylko od tego października, to jakbym oglądał Pogoń Szczecin Bis, jeśli chodzi o ofensywę, czyli mamy piłeczkę, ale sobie robimy jak w piłce ręcznej, wokoło, bo nie mamy pomysłu i uważam, że znowu to jest ograniczenie Kosty Runiejcza. On w Pogoni rzucił hasło, które na początku bardzo zażarło, ale wtedy miałeś Kożula, który ci odpalił z dystansu, Buksę, który rósł, Radka Majewskiego w swoim ostatnim kapitalnym takim momencie na poziomie ekstraklasy. Oni ci coś z niczego wyczarowali. Tam było hasło be flex i enjoy, czyli bądź elastyczny i się baw. Oni mieli założenia tylko do pewnego momentu, a im bliżej bramki, tym mieli sobie wymyślać. Kreatywność. No i teraz mam wrażenie, że Legia tak samo działa. Teraz no, Josue do 25 minuty miał 3 czy 4 razy podania za plecy bocznego obrońcy Widzewa i z tego były 4 sytuacje dla Legii. Potem Josue już nie miał możliwości do tych podania, albo kopał w aut i nagle Legia się skończyła w Łodzi. O tym mówię właśnie. Też Legia, bierzmy pod uwagę, tak, bo jeżeli mówimy tu o zespole, który przed chwileczką grał w fazę grupową europejskich pucharów, mówimy o zespole, który ma zawodników doświadczonych, no to pytanie jest jedno. To nie był terminarz Legii Warszawa, już mówię o tym roku, w tym roku, żeby ta drużyna nie podołała tylko. Dlaczego tam nie widać w tej drużynie, żeby cokolwiek funkcjonowało? No to były tak, mecz z Ruchem, strefa spadkowa. Plujące się przed spadkiem Widzew z Koroną, puszcza, strefa spadkowa. Tak. No i jedyny ciężki mecz, no to poza Norwegami zostały. Pogoń, tak? Pogoń w Pogoń, siebie. Pogoń. Ale no to chwileczkę, no to ta drużyna powinna mieć tutaj przynajmniej 10 punktów więcej. Tak. No to nie, to my nie mówimy o jakimś ciężkim terminarzu. Dobra, jeszcze Pogoń zniszczona po dwugodzinnych walkach w Poznaniu. Pogoń przyjeżdżająca po remis. Tak, która już była zadowolona z remisu. Której wystarczyło sił, żeby wsiąść do samolotu i wysiąść z samolotu. Dlatego, wiesz, to też bierzesz pod uwagę, co w tej drużynie nie funkcjonuje, że sobie nie radzą ci zawodnicy, którzy ewentualnie w fazie grupowej sobie europejskich pucharów radzili, a tutaj sobie nie są w stanie poradzić. Dobrze, panowie, ale trochę konkretów. Costa Runaidzi. Wy byście...
Out. Ja ci powiem jeszcze tylko teraz tak, bo jest przerwa reprezentacyjna. Tylko też nie out na zasadzie, że weźmiemy kogoś z drugiej drużyny, bo już to Legia przerabiała nie bo tak dawno. Włodar napisał przed chwilą, że było jakieś spotkanie z Jackiem Zielińskim, że Kosta in. Zostaje. Tak. No mamy tutaj mecz z Piastem Gliwice. No dobrze, może go zwolnić Aleksander Wukowicz. No dobrze, tylko no to nie. No, a bo... później bardzo trudny terminarz, bo ja ci już mówię. Później Górnik. Mają Górnik, który Górnik. Naprawdę wygląda bardzo imponująco. Jagiellonia, Raków, Śląsk Wrocław, Stal Mielec, która też w top formie, Radomiak, następny wyjazd na Lecha Poznań. Do końca sezonu mają praktycznie same trudne mecze. No tak. Bo łatwo to było teraz. Łatwo to już było. Łatwe były i teraz... Kwestia jest jednego, bo Legia, wiesz... Legia, no mecze, Legia ma zrobić przewagę. Pewnie Legia nie ma kandydata, tak? No bo nawet jak się pojawia tam nazwisko Papszund i tak dalej, no to... Ja nie wiem, czy Marek Papszun, biorąc pod uwagę ostatnią przygodę i to, w jaki sposób potraktował go Dariusz Mioduski i nawet jak w wywiadzie ze mną narzekał na to, jak został potraktowany przez Dariusza Mioduskiego, mówiąc, że to nie do końca poważne, czy on ze swoim charakterem by teraz się podjął w ogóle pracy w Legii Warszawa? No wiesz, ale oczywiście musiałaby, nie wiem, no musiałby prezes Mioduski i Jacek Zieliński wyjść na konferencję i powiedzieć, że reszta wyników nie interesuje Marka Papszula, nie on za to odpowiada, nie musimy kończyć na pozycji pucharowej. Bo wiesz, bo później nie rozliczać Marka Papszula. No nie! Wiesz, o co mi chodzi? Żeby ktoś się zgodził przyjść. Samobój to by był. Nie, to nie jest samobój, tylko dlatego, że nie możesz wymagać teraz u Marka Papszula, żeby ewentualnie albo powiedzieć, tylko on musi dostać, pewnie chciałby jakiś dłuższy kontrakt czy coś. No i zobaczymy, co się da z tego zrobić, ale musi mieć wsparcie. Ale pamiętacie, jak ostatnio wyglądały próby do tego, żeby sprowadzić Marka Papszuna? Zaczęło się od tego, żeby sprowadzić Pawła Tomczyka, który miał Legii Warszawa pomóc w transferach i no... Jeżeli chcesz sprowadzić Marka Papszuna, na pewno będziesz musiał więcej zmienić w klubie niż tylko trenera. No dobrze, no to zostawmy, no to może się okazać. Nie wiem, czy Legia na to jest gotowa. No może się okazać w lato, no ale z Kostą Runajiczem raczej nie podejrzewałbym, że to będą przygotowania. Problem jest, że Legia ma problem, a Kosta sprawia wrażenie, że nie widzi tego problemu, że to nie jest jego problem. Bo ja nawet jak czytam teraz jego wypowiedzi tutaj za Legionet. Mhm. Wiem, ile mnie to kosztowało, by postawić ten zespół na nogi. Tak jakby on go sam postawił, ale zaraz dalej. Przed nami wyzwanie, nie tylko przede mną. No to sam stawiał ten zespół, czy z tymi chłopakami, którzy grają na boisku, czy są za nim na ławce, mówi o sztabie szkoleniowym. To, bo mam wrażenie, że teraz Kosta Runajcz będzie do końca sezonu grał tym Zybą i Muczim, Sliszem i Muczim, a w domyśle Zybą, że dobra, mamy wyniki, trudno. No okej, okay, każdy trener w tej lidze może powiedzieć, tak jak mówiliśmy na początku, kogoś mi zabrano, kogoś straciłem, no. No, niektórzy mogą powiedzieć, że nigdy nikogo nie miałem. Nie dostałem nikogo, nigdy nie dostałem nikogo, ale więc tak może teraz być. Nie ma sensu wychodzić i gadać publicznie, że to nie ja jestem tylko winny, tylko trzeba coś zrobić, żeby ta Legia awansowała do pucharów, a nie, niech on pójdzie sobie do gabinetu Jacka Zielińskiego i mu mówi, słuchaj Jacek, ty jesteś taki czy owaki, bo zabrałeś mi Stisza, a dałeś mi Zybę, ale on wychodzi po meczu i znowu zrzuca, już mówił, po koronie powiedział, że zawodników musimy mieć gotowych, teraz znowu zawodnicy i dyrektor, czyli cały klub jest zły, tylko Kosta Runajcz jest zły. Jakby wszyscy go słuchali, to on by był mistrzem świata. No ja to tak to odbieram. No tak, tylko też bierzcie pod uwagę, jaka tam ewentualnie może być atmosfera. Jak zostaje Kosta, no i z tymi wszystkimi przyzwoleniami dla Jozue, które też już tak wychodzą do mediów, to jest po pierwsze, to inni będą tak patrzyli. Słuchajcie, kojarzycie Legię, która ze sławnym Pączkiem stwierdziła, że nie zagra w Europie? I zajęli sobie chyba, nie wiem, czwarte czy piąte miejsce w lidze. Robili wszystko, żeby nie awansować do pucharów, no bo dalej kontrakty mieli, ale po co jeszcze jeździć gdzieś tam po jakichś rundach kwalifikacyjnych. Tutaj też może tak być, to bardziej chodzi o to tak. Pytanie, czy w tej szatni w ogóle ktoś jeszcze wierzy w to, że Kosta jest w stanie być obiektywnym trenerem. Sprawiedliwym trenerem, czy coś. Jeżeli nie, no to będzie taka rozsypka. I to, co wspomnieliście, słuchajcie, no przecież za chwileczkę przyjdą mecze z czołówką i jak Legia przegra, wyobraź sobie, no przecież jak Legia przegra u siebie z Jagą, jak pojedzie do Poznania i ten Lech ją tam ograć. Górnik wcześniej jeszcze. No to... Nie, tu są mecze takie, że dla kibiców Kibica. To się zaczyna dopiero, tu się zaczyna dopiero kolejka górska dla trenera i dla zawodników. No jeżeli to jest ten moment, że Legia jeździ na najważniejsze spotkania, już widzę
dla dużej części kibiców był takim momentem, że czekasz na to, że będziesz gonił walkę o mistrzostwo i z zespołem, który, z którym 24 lata nie przegrywałeś, dostajesz w czajnik i to w doliczonym, no to coś już jest nie tak. Mnie zaskoczyło najbardziej wczoraj na przykład ratowanie wyniku, prowadzeniem Urbańskiego, który jeszcze zrobił asystę prawie. Wiemy, że Kostar uniaić, ale nie, bo ja do Urbańskiego nic nie mam. Wręcz przeciwnie. Że on dostał szansę, tylko zaskakuje mnie to, że wcześniej nie chce stawiać na młodych Kostar uniaić. Gdzieś schował totalnie od zespołu Filipa Rejczyka, który musiał iść na wypożyczenie. Nie stawia na młodzież, to też były jakieś zarzuty w kontekście pracy w Pogoni Szczecin. Mimo, że kilku zawodników wypromował, ale to bardziej ze względu na to, że musiał ich wypromować. Kacper Kozłowski nie zagrał żadnego całego meczu w Ekstraklasie. No i dzisiaj jak ratuje wynik Urbańskim, to ja nie wiem, czy on sam się nie pogubił. Czy ja nie wiem, czy się nie pogubił, czy nie pokazuje tak, jak mówi Maki. Jacek Zieliński. Panie, no mam zybę Urbańskiego, ale wiecie co? Tyle, co dobrego ja słyszę o Urbańskim w Legii, że to dawno nie było tak dobrego. O Rejczyku to samo, że to są chłopcy, którzy przychodzą i nie odstają. To ja pytam, dlaczego oni wcześniej nie byli pokazywani? Dlaczego oni skazani się są na bycie fusami i byciem Brazylijczykami na treningu? To czemu Legia w ten sposób, jeżeli są deficyty w środku pola, wiemy, że tam no, ostatnio niecelne strzały. No, dla mnie Urbański czy Haratin, no to panowie, to nawet nie ma różnicy. To jest przepaść na... Urbański, pomyl się. 10 razy się pomyl. Rejczyk, ale identyczna Urbański pozycja. Urbański wszedł i praktycznie zrobił asystę. A czego Bartkowi się wstydzić, powiedz? No przecież zrobił się asystę. Wstydzić, no. No. Ale ja będę czekał, aż Zyba celnie piłkę kopnie. Ja zobaczcie, no wypożyczenie strzałka dostali Mielec. Ile on mógł dostać szans w Legii Warszawa? I to jest dla mnie największy zarzut, że z takiej akademii, która już ale kiedyś... Chyba wcześniej Rejczyk powiedziałem, dzisiaj jakieś mam... Nie, Rejczyk, Urbański, to jest dwójka. Tak, ale mi też chodziło o strzałka, o wypożyczenie. Strzałek wypożyczony, a też parę razy ratował. No nie wiem, no przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że wszystko dobre, co nie u nas, powinna być wieloformatowe przygotowanie do pierwszej jedenastki. Czemu na pozycji numer 3 w hierarchii, w razie czego, nie wiem, wypada Slisz, no niech będzie ten elitim, ale czemu na pozycji numer 3 nie ma od dwóch okresów przygotowawczych przygotowanego młodego Polaka? Tego nie jestem w stanie zrozumieć. Ale bo dyrektor Zieliński mówił też między innymi o tym, że mają grać... Uniosłem aż, nie? No. Przepraszam. To co? Poniosło mnie to. A, mają grać młodzi. Ale Kostar Uniajczycz w Pogoni miał z tym problem. Pogoni, która miała wtedy świetne roczniki, bo rocznik 2003, no to był naprawdę w skali Polski wybitny w Szczecinie, bo był Łęgowski, który jest teraz przecież w Serie A, był Kozłowski, który powiedzmy, że trochę zwolnił, ale jest dalej najmłodszym piłkarzem, który grał w historii Mistrzostw Europy. Był Hubert Turski, równie zdolny co oni. Jeszcze był 2002, Wędrychowski i tak dalej, i tak dalej. A jak sobie prześledzimy, w jakich momentach oni byli wprowadzani, to zawsze wtedy, kiedy Pogoni nie szło. Tak jakby chciał pokazać dyrektorowi Adamczukowi, że zobacz, młody jest, to niech sobie radzi. I teraz też. Druga połowa na Widzewie nie układała się odpowiednio, no to ja wpuszczam Urbańskiego. Masz, dyrektorze, zobaczymy. Ja jestem ciekawy, co by powiedział i kiedy zagra znowu Urbański, jak zrobił tę kapitalną akcję i Bartek Kapustka tak naprawdę mógł chwilę przed Alvarezem zamknąć ten mecz dla Legii. Dobrze, myślę, że panowie, nie byłoby to żeby jak. Nie było Legia TV, to kończymy temat, biorąc pod uwagę to, co chcę od was usłyszeć. Czy Kosta out? Jeżeli Kosta out, to ewentualnie czy widzicie jakiegoś następcę? Tylko bez rozwodzenia, tylko konkrety. Jak to bez rozwodzenia? No, dobra, out pod warunkiem, że masz przygotowanego. Ale out natychmiast, tak? Jak nie masz przygotowanego, to po sezonie out. No i doczołgaj się już do końca rozgrywek z Kostą. Ale bądź przygotowany, żeby nie było tak, że wiesz, kiedyś Legia już postanowiła wziąć trenera z drugiej drużyny i wiem, jak się to skończyło. Został też wtedy Marek Gołębiewski rzucony na pożarcie trochę. No, pomyślę, tak, że no. Bierzesz gościa z drugiej drużyny, który nigdy nie pracował. No Legia jest klubem gigantycznym, tam jest gigantyczna presja i zgadzam się z Kowalem. Jeżeli mogę uprzedzić twoją odpowiedź, że Kosta out, ale jeżeli jest ktoś rozsądny, żeby go zastąpić. Widzicie kogoś Kosta zostaje, rozsądnego? Jeżeli nie ma przygotowanego zastępstwa, a nie ma. Więc nie łudźmy się tutaj, że przyjdzie jakikolwiek dobry trener w tej chwili, bo jakikolwiek trener, pewnie z którym rozmawia Legia, nie wpakuje się w takie kłopoty. Panowie, tu może być tak, że zanim zacząłeś, to jesteś spakowany. Za chwilę trafiasz na mecze, gdzie nikt ci nie wybaczy porażek z klubami, które są dla kibica Legii ważne. Ja na miejscu klubu rozważyłbym dopiero okno letnie, bo to jest pakowanie nowego trenera na minę. To panowie, bardzo fajnie spuentował całe problemy Legii Warszawa, odnosząc się do cytatu Mariusza Romaka, Igor Lewczuk na Twitterze, bo napisał: ten, kto nie był na treningu Legii w LTC, nie ma prawa krytykować Legii i trenera Kosty Runia. Igor odpoczął w weekend od grania i proszę od razu. I widzisz, jaka taka świeża myślenie. Czyli nie możemy krytykować po obejrzeniu meczu ligowego, tylko musimy jechać do LTC. A, bo ty nie wiesz, co powiedział Kosta Runia. Nie. Rumak, Mariusz Rumak. Mariusz Rumak, słuchaj, to był sarkazm.
To jest żart. Nie znasz Igora? Znam Igora, tylko poczucie humoru jakoś mi nie jest. Żartuję oczywiście. Żebyś wiedział, o co chodzi, puszczamy wypowiedź Mariusza Rumaka i przechodzimy do tematu Lecha Poznań. Po raz kolejny nie wpadło, także proszę wybaczyć. Zieliński. Fajny zapach. Musi to zmienić, ale jaki ma pan konkretny powód? A co pan oczekuje, że pan, pan przyniesie tablicę, to pan narysuje ćwiczenia. Nie, jaki jest konkretny pomysł jest taki, jak... Co trzeba zmienić? Pomysł tak jak powiedziałem. Personalnie, no to proszę niech pan mi powie na kogo. Ale to ja się pytam. Czy to jest kwestia personalna? Nie, to nie jest kwestia personalna. Jaka jest kwestia tej niedyspozycji? Od 9 lat najgorsza seria. Bez szczelnego go. Pan, no tutaj panu powiedziałem, no trzeba trenować. Ale najwyraźniej może coś jest nie tak w treningach. No jest coś nie, no być może jest, nie zapraszam na treningi. Trenujemy o 11 codziennie. Obiecuję, że będzie pan na wszystkich treningach i pan mi powie, czy coś jest nie tak. Czy są jeszcze pytania? Dziękuję bardzo za udział w pierwszej części konferencji. Przyjeżdża pan do nas na treningi, jak jest coś nie tak? No bo pan stawia tezę, że coś jest nie tak. Pan powiedział, najwyraźniej jest coś nie tak. Ale to nie jest tym trenerem, myślę, pana pytam. Co jest... No ale pan powiedział najwyraźniej, no to chyba... No bo widzę, co się dzieje na treningu i to widzę, że coś jest nie tak. To nie trzeba być wielkim prorokiem. No dobrze. No przepraszam, że się uniosłem, bo nie lubię takich dyskusji. No i dobrze, panowie, teraz czas zadać pytanie. Czy w Lechu jest coś nie tak? Ja nie byłem na treningach, to nie wiem. To... Panowie, emocje tłumaczą w ten sposób. Mówiliśmy o Legii. A ty miałeś tak, że na konferencji tak się kiedyś uniosłeś, jak Mariusz Rumak, że nie utrzymałeś emocji? Bardzo często, niestety. A ja muszę bronić Roberta, bo ja pamiętam, Robert mnie pamięta na pewno konferencji, ale ja pamiętam po błękitnych Stargard. W Krakowie byłem. Miałem gorączkę wtedy. Ale zapytałem. Co powiedziałeś? Bo widzieliśmy, że Janusz Filipiak poszedł do szatni i pamiętam, że zapytałem, czy była rozmowa, czy coś, ale bardzo grzecznie odpowiedział, że nie, jeszcze się nie widzieliśmy. Właśnie byłem, myślałem, że będzie eksplozja, ale nie dlatego, że cię prowokowałem, tylko trudno mi było zapytać o to, że oczywiście. Właściciel wchodzi, wiesz, do szatni. Ale zachowałeś się, szczególnie w zestawieniu z tym, jak szybko uniósł się Mariusz Rumak, a de facto myślę, że wtedy... Ty miałeś większe prawo się unieść w tamtym momencie w Krakowie niż Mariusz Rumak po 6 meczach w Lechu. Byliśmy w meczu. Ja byłem mniej doświadczonym trenerem niż Mariusz. To była moja pierwsza praca w Ekstraklasie. Natomiast... A słuchałeś później komentarza Wojtka Kowalczyka, jak po tobie jechał, czy nie? Nie, bo ja czy nie jechałeś? Ja jechałem. Ale to wiesz co? Ja się nabijałem ze Stretonowicza wtedy. Słuchaj, ale to jest taka robota, że niestety my za to... Ty też powiadamy. Się z niego nabijałeś? Z kogo? Ze Stretonowicza. Stretton to był jeden z moich ulubionych piłkarzy. Ja miałem do niego dużą słabość. I... W siatkonogę graliście pewnie, co? Wielu... On przeciwko. Nie chciał. Natomiast na poważnie tak, to dobrze, ja Mariusza rozumiem. Presja jest ogromna. Presja w Poznaniu i w Warszawie jest chyba największa w polskiej ekstraklasie. Z całym szacunkiem do wszystkich klubów. Ja Mariusza rozumiem, bo mówiliśmy o kolejce górskiej Jagiellonii Białystok. Mariusz też podrzucili go po pierwszych trzech kolejkach. Niektórzy mówili Lech mistrz. Dublet. Tak. Nagle ktoś nie zdążył go złapać i widać, że kłopot jest. Ten kłopot chyba nie jest jeszcze zdiagnozowany, no bo ten knockout w Częstochowie po bardzo słabej grze w tej chwili niestety jest potwierdzony kolejnym, no niezbyt wyraźnym spotkaniem. Natomiast ja bym tutaj oddałbym też Górnikowi, bo my tutaj wszyscy mówimy o tym, że tutaj Lech ma problem. Jeżeli chcesz mieć teraz wymagającego rywala, to masz Jagiellonię, Stal i Górnik. To są zespoły, przeciwko którym gra się bardzo ciężko. Wszyscy tutaj sobie myślą, nie wiem, jadę do Zabrza, ci strajkują. U nas chyba jak strajk, to zawsze musi być lepiej. Nie wyszli, bo nie ma hajsu, wyszli i grają kapitalną piłkę. Ja tutaj Mariusza rozumiem i czasem nie ukrywam, że pytania dziennikarzy są irytujące, bo co ma teraz trener odpowiedzieć, gdzie jest problem? Znaczy, nie, słuchaj, mi się wydaje, że mógł spokojnie powiedzieć obejrzeć konferencję prasową Jacka Zińskiego z Krakowi i powiedzieć to mógł samo. Powiedzieć. No bo jednak to już jest 8 godzin z doliczonym czasem gry, że gdzie Lech nie potrafi strzelić bramki. A tak naprawdę poza Rakowem, to zwróćcie uwagę, no to szukamy obrońcy do kadry, mówimy Salamon, tak? No tak, jest tak. Mecz z Zagłębiem Lubin, Lech na 0 z tyłu. Mecz ze Śląskiem Wrocław na 0 z tyłu. Pucharze 120 prawie z Pogonią na 0 z tyłu, na 0 z tyłu z Górnikiem Zabrze. Czyli tu umówmy się, dziennikarz pewnie nie zadawał pytań w kontekście całego tego roku pod Raków Częstochowa, że słabo gra obronna wygląda. Nie, tylko chodzi o skuteczność. Ofensywę. Chodzi o ofensywę, tak. Jak z takim potencjałem taki zespół może mieć prawie 8 godzin
bez strzelonego gola. No to pytanie, to nie jest już, no albo to, albo odpowiadasz, tak jak Jacek Zieliński z Krakowi, żeby mogli cię wypikać, albo jak jesteś na żywo, nie zdążą, no albo przynajmniej coś, cokolwiek wytłumacz. No to można gdzie dolecieć już? W tym czasie? 8? No to już pod Miami z Nowego Jorku lecisz, nie? No, już do Miami ruszasz. Nie, no ale tak pod Nowy Jork, nie? To wiesz, to już tak... tak, zbliżamy się do lądowania w Nowym Jorku. No i pytanie oczywiście teraz jest o tyle... Znaczy nie tyle pytanie, bo wiesz, możemy dzisiaj sobie skrytykować Lecha za tą grę. Wiadomo, że Lech wygra w tej następnej kolejce i strzeli bramkę, bo akurat... Cztery od razu. Nie, bo ma Wartę Poznań, to wiesz. A, derby, no tak. To wiesz, potencjał Lecha na pewno wskazuje na lepsze możliwości ofensywne, natomiast no to jest kilka zespołów takich, które... Śląsk-Wrocław jest takim, Lech Poznań jest takim, gdzie najważniejsze ogniwa niestety zawiodły. Ostatnio zawiodły. Kreowanie gry, słabsza dyspozycja w LD, to jest bardzo słaby. A to jest właśnie kreowanie gry. To jest chyba problem, jeżeli chodzi o Lecha. Bo nie można mówić moim zdaniem tylko o braku skuteczności. Właśnie bo zrobiłeś te graficzki, na przykład czy nie? Większości... Wiele sytuacji brakuje. Nie, to możemy przeczytać z... No to z 6 meczów wiosną ulubiona statystyka Kowala i Lech 4 razy nawet do 1xG. Expected goals. Nawet nie wykreował, było poniżej 1. To bardzo źle wyglądało. Zagłębiem było 1.5, no ale wiem, że tam Aleks Sławniczak na początku poznańskie korzenie mu się przypomniały. I ze Śląskiem było równo 1, a poza tym wszystko poniżej. Z Jagą było 0,94, to według scouta. I zwycięstwo. Z Pogonią było 0,88, z Rakowem 0,8 i z Górnikiem 0,96, przy czym tam lwią część tego wykreował Filip Szymczak w tej sytuacji z bliska, bo dzisiaj jeszcze to rano zgłębiałem. Więc faza kreacji jest bardzo słaba. Nawet Mariusz Rub to akurat przyznał na konferencji prasowej, że kreowanie sytuacji to zdecydowanie zawodzi. Ale no gdzie waszym zdaniem, jeżeli chodzi o to kreowanie, jest problem w Lechu Poznań? To chodzi o środek pola, o słabszą dyspozycję Weldę, o brak kreacji ze skrzydeł. Gdzie zdecydowanie jest klucz? Patrząc na to, jak Lech konstruował akcję, gdzie był najgroźniejszy, to było budowa akcji bokami. Doskonałe dośrodkowanie z jednej, z drugiej strony. Na przykład, że Joel Pereira trafiał wszystkich w głowę. Ktokolwiek by tam nie stał z zamkniętymi. Boki to była siła Lecha Poznań. Gdzie indziej miały inne zespoły swoje atuty skumulowane, Lech na bokach i w szybkim ataku był doskonały, bardzo dobrze po odbiorze piłki budował akcję. Teraz Lech w ataku pozycyjnym ma problem z grą 1-1. Dla mnie Lech przypominał Śląsk w pierwszej połowie meczu z Jagiellonią, gdzie nie byli w stanie skrzydłowi wygrać czegokolwiek, nie byli wspierani przez bocznych obrońców. Lech jest taki mało wyrazisty i to jest chyba taki problem. Nie wiem, jak oceniacie funkcjonowanie Lecha, jeżeli chodzi o dynamikę, ale chociażby na tle Rakowa Lech biegał bardzo słabo w ataku. Bardzo słabo. Panowie, ja też uważam, że trochę zrobiłem błędów dzisiaj, bo prowadzę ten program naprawdę słabo, bo gadamy o jakichś średniakach zamiast skupić się na liderze. A skoro lider, to jest z nami prezes Stali Mielec Jacek Klimek, który ma trochę niedosytu, że ten lider mógłby mieć, mówię oczywiście o 2024 roku, więcej punktów przewagi nad resztą i doskoczyć do Legii Warszawa, bo tak czytałem wczoraj wpisy kibiców Stali Mielec i oni żałują bardzo tych 3 punktów z Radomiakiem, że można było zrównać się z Legią Warszawa i tak naprawdę być w tej grupie, która walczy o puchary, walczy o Mistrzostwo Polski. Witam was bardzo serdecznie. Naprawdę chodzimy po ziemi i stąpamy bardzo mocno, więc nie dam się tutaj wplątać w takie deklaracje. Oczywiście chcemy każdy mecz zagrać dobrze. Mamy dzisiaj fajną drużynę, która jest dobrze skomponowana i dobrze gramy, ale to nie jest drużyna, która jest w stanie powalczyć o jakieś bardzo wysokie cele według mnie, bo jeszcze tam 3-4 elementy w tej drużynie brakuje. I dlatego nam się przytrafiają takie mecze jak w Radomiu. Oczywiście, że cieszymy się bardzo, że jesteśmy bardzo wysoko. Cieszymy się, że brakuje nam 3 punktów, żeby przypieczętować utrzymanie w Ekstraklasie, więc to jest bardzo dobry dla nas czas, ale proszę się nie rozpędzać, bo my też jechaliśmy do Radomia w roli faworyta i ostrzyliśmy sobie zęby, a Radomiak błyskawicznie sprowadził nas na ziemię, więc chodzimy po ziemi, gramy o swoje, gramy o utrzymanie i gramy o to, żeby zająć jak najwyższe miejsce, ale jestem daleki, żeby gdzieś podgrzewać atmosferę, że będziemy się bić o coś wielkiego. Panie prezesie, trochę mnie to martwi, liczyłem, że pan powie, że rozpędzamy się, jedziemy dalej. Ja pamiętam taką Stal, która już coś sobie zapewniła, później grała słabiej. No nie chciałbym, bo to się naprawdę dobrze ogląda. Tutaj szukać tych słabszych elementów, to...
to ciężko się doszukać i w ataku pozycyjnym, i w defensywie, i w bramce, no takie jedno z najbardziej pozytywnych piłkarsko zaskoczeń, bo to nie są szczęśliwe punkty. Oczywiście, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że złapiemy jakąś fajną serię, to będziemy grać oczywiście jak najwyższe cele, ale naprawdę my znamy swój budżet, znamy naszych piłkarzy, wiemy, gdzie jesteśmy, więc spokojnie. Na pewno jestem ostatni, który powie, że będziemy... Inaczej niż Dawid Balda, prawda? Ile miał pan telefonów w ostatnim czasie od różnych klubów, nie mówię tylko z Ekstraklasy, generalnie o ewentualną kwotę wykupu Ilii Szkurina? Kilka z zagranicy i kilka z Polski. A jak wygląda ewentualnie ta kwota, albo jeżeli nie ma takiej kwoty, czyli klauzuli w kontrakcie, ile trzeba dać dzisiaj za Ilię Szkurina, ile życzy sobie Stal Mielec za tego zawodnika? Oczywiście powiem teraz coś nietypowego, bo lubię cyfry i zaraz tą cyfrę powiem, ale też proszę jej nie brać na poważnie, bo dzisiaj Ilia jest w formie, strzela regularnie bramki, ale jutro ten karabin się może zaciąć i jutro może nie być żadnej oferty i będziecie się ze mnie śmiali. Więc jak mnie pan dzisiaj pyta, jaka to jest kwota, żebyśmy usiedli do stołu i myślę, że piłkarz też, jeśli byłaby świetna oferta, absolutnie chce się rozwijać i chce iść dalej, mówię o rozwoju i sportowym, i finansowym. Więc jeżeli ktoś by dzisiaj położył 2,5 miliona euro, to moglibyśmy rozpocząć negocjacje. Rozpocząć dopiero, czyli poniżej w ogóle nie siadamy do stołu. No czyli za granicę, no nie polski klub. To już wiem. A jak znaczy ja już nie chcę pytać się, jak sobie poradzicie, bo akurat wy na pozycji bramkarza co sezon i na pozycji dziewiątki. Czym tam karmią bramkarzy i napastników? To chyba macie najlepsze wybory w tej lidze. Znaczy oczywiście, że to jest problem i nie problem. Nie jest to problem, bo my chcemy, żeby piłkarze do nas przychodzili, rozwijali się i żeby szli wyżej i grali za duże pieniądze i my też chcemy za to cashować, ale mamy też problem, bo już dzisiaj wiemy, że w przyszłym sezonie, jeśli się utrzymamy, potrzebujemy napastnika i potrzebujemy bramkarza, bo zapotrzebowanie na tych dwóch piłkarzy jest dzisiaj spore, więc jeśli wracając jeszcze do Ili, to od razu mówię, że myśmy do niedawno sprzedali Hamulicza za 2 miliony 300 plus 100 tysięcy bonusów ewentualnych, więc wcale nie ta kwota, którą wymieniłem, nie jest jakaś z kosmosu. A czy my rozmawiamy dzisiaj z przyszłym prezydentem Mielca? Wie pan co, jestem dość pragmatyczny, więc wolałbym z wami rozmawiać o sporcie, natomiast o sprawach wyborów to nie to miejsce i nie ta chwila. Ale rozumiem, że chęć nadal jest, tak? Oczywiście, bo startuję, jestem jednym z kilku kandydatów i jeżeli miasto uzna, że to jest ten format człowieka, żeby poprowadzić to miasto, to absolutnie jestem na tak, bo ja lubię wyzwania i to wielkie wyzwania, bo też uważam projekt Stal Mielec to był bardzo duży projekt i duże wyzwanie, więc dlaczego nie? Ale bardzo się przed tym bronię, żeby mocno odgraniczać wybory od sportu. W kontekście tego, co działo się w tym sezonie w Stali Mielec, to pamiętamy taki moment, kiedy nawet pojawił się na jednym z meczów transparent Kieresz Won. Czy było blisko w ogóle zwolnienia Kamila Kieresia i jak w ogóle pan prześledzi całą karierę w ostatnim czasie Kamila Kieresia w Stali Mielec? Bo to były takie góry, doliny, jeżeli chodzi o aprobatę, czy też po prostu akceptację kibiców. Po pierwsze, to trochę sobie zażartuję, nasi kibice, tak jak i Stal Mielec, są bardzo ekonomiczni, więc wyprodukowali napis na każdą okoliczność i mają go dzisiaj przygotowanego i za chwilę pewnie go powieszą, więc szacunek dla nich, że są tak kreatywni. Natomiast jeśli chodzi o trenera, to oczywiście, że po tym transparencie, żeśmy się spotkali, wypiliśmy kawę i w ogóle nie było na ten temat rozmowy, bo ja z trenerem się dobrze rozumie i z trenerem, jak do nas przychodził, doskonale wiedział, że po raz kolejny budujemy drużynę, gdzie trzeba podmienić 11 piłkarzy i tam nie było nawet cienia zawahania, że będziemy robić jakąś zmianę. Ale też nie będę ukrywał, że gdyby nam nie poszło w kolejnych dwóch meczach, to trener i ja jesteśmy na tyle dorośli, żebyśmy usiedli i byśmy uznali, że coś nie funkcjonuje, ale zaraz
po tym transparencie wygraliśmy na Legii i transparent szybko ze stadionu zniknął. Będzie dopisane Wonderful. Wonderful. Kibice są nasi bardzo kreatywni i szanuję ich za to. To panie prezesie, żeby tylko doprecyzować, bo pan powiedział tutaj w jednej wypowiedzi dzisiaj, że pewnie będziecie musieli szukać bramkarza i napastnika od przyszłego sezonu. No to wiemy, jaka kwota za Ilię Szkurina, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Kochalskiego i ile jest zapytań i ewentualnie, jak pan może porównać, kto ma więcej ofert, czy Szkurin, czy Kochalski? Więcej ofert oczywiście ma Szkurin, ale oczywiście też musimy pamiętać, że pozycja bramkarza to nie jest pozycja napastnika, więc to na pewno nie będą takie kwoty. Ale nie chcę tutaj podawać, za jaką kwotę Kochal jest w stanie od nas odejść, bo na razie nikomu to nie jest potrzebne. Jak będziemy gdzieś tam z Kochalem po rozmowie, że tak, to jest ten moment i uzna, że robimy już wszystko, żeby skeszować i żeby on poszedł do lepszego klubu, to wtedy zastanowię się nad kwotą. Na dzisiaj nie chciałbym się nad tym zastanawiać, bo na razie musimy się koncentrować nad jeszcze zdobyciem 3 punktów. Jak zawsze konkretnie, sporo się dowiedzieliśmy. Prezes Stali Mielec Jacek Klimek, dziękujemy bardzo i powodzenia, i też niech ta Stal daje nam cały czas sporo radości, bo naprawdę przyjemnie się mecze Stali ogląda. Dziękuję bardzo, pozdrawiam was serdecznie. Do widzenia. Panowie, żeby tak... Ale to jest dobre, nie? Teraz powinni w Gliwicach wpaść na ten pomysł. Jaki? No, klub miejski? Nie, biorą transparent. Transparent na ten i wygrywają z Legią. Nie, bo wszyscy tak będą brali transparenty, w końcu mówię. To już Kosta Runiaić powiedział, że są średniakiem, bo może chciał jak Michał Świerczewski Legię zmotywować. Tak, natomiast mnie się bardzo podobał, tu szeptałem do Roberta, że w zestawieniu z Dawidem Balną bardzo mi się podobała pokora Jacka Klimka, bo... Tylko dwie inne funkcje, pamiętajmy, chociaż tutaj pewnie szerszy ale, zakres wiesz, obowiązków władzy, Jacka Klimka. Ale pokora nie, ale przedstawiciel pokora nie władzy, zależy od miejsca, tak, które wiesz, zajmujesz, naprawdę. Ja wiem, że Patryk Załęczny tak nie mówił i absolutnie go jako prezes Śląska i absolutnie nie wrzucam go do tego worka. Natomiast Te wypowiedzi Dawida Baldy myślę, że bardzo zaszkodziły Śląskowi. Absolutnie. I fajnie, że teraz Stal Mielec, która gra świetnie, nie idzie tą samą drogą, tylko mówi, my znamy swoje miejsce i szkoda po prostu z perspektywy tego całego projektu, czyli Patryka Załęcznego, Jacka Magiery, tych piłkarzy, że tak wielu kibiców postronnych zraził do siebie tym gadaniem, że my robimy wszystko najlepiej, bo tak nie było, więc od razu pomyślałem, że fajnie, tak pokornie, pragmatycznie. Tak, to nawet taki pan Dawid Balda powiedział, to pokażcie mi, co robimy źle. Teraz tak, pokazuje że, liga. Ale wiecie co, ale Robert wcześniej dobrze to zauważył, zadając pytanie w sprawie właśnie tej tak, bo taka wypowiedź zawsze 3 punkty brakuje nam do utrzymania. I jednak siada wtedy, przyznasz. Tak, i kojarzymy tą Stal Mielec, która się utrzymała i nagle to było wszystko złe, jeżeli chodzi o kibica Stali Mielec, tak? Dzisiaj mówi to jest, mówimy tak o zespole, który gdzieś jest tak, fajnie się ogląda, jest skuteczny, prawie wszystko funkcjonuje, już mówimy, jeżeli chodzi o zespół, jaki ma Stal Mielec, tak? Utrzymanie jest, ale dlaczego jeszcze 10 kolejek, dlaczego tych punktów na przykład... No dobra, już mówię, z 15 nie dołożyć, tak? Żeby to nie było tak, żebyśmy nie usiedli tutaj. No oczywiście, jak zaraz pochwalimy, to pewnie w następnej kolejce będzie porażka. No. Ale nie, no, żeby też nie było takiej serii, że nagle usiądziemy tutaj po przerwie reprezentacyjnej, czy jakiś miesiąc, półtora, powiem tak. No i po tym fajnym momencie jest 5 porażek. Ale nawet jak się wydarzy, no to akurat Stal Mielec jest taką klubem, taką drużyną, której może się to przydarzyć. Fajnej gry, tak jak Wojtek mówi. Marnotrawstwo troszkę. Wykreować można coś więcej. Szkurina wykreowa. No, rozmawialiśmy przed Kinokio programem. Cały czas na wysokim poziomie. Domański do Premier League. Domański. Tak, krajowców lubimy? Jak Domański? Bardzo. Słuchajcie, Kochalski, petarda, wlazło. Gettinger. Dla mnie Romańczuk i wlazło to są najprzyjemniejsze zaskoczenia środka pola. Stąd siła też tych drużyn. Szkurin znikąd pakuje bramkę za bramką. Czują się tak dobrze, Christian Gettinger wali na bramkę z prawej nogi z 25. Takie podsumowanie Stali Mielec. Tak, no nie, no to też chodzi o to, żeby podtrzymać ewentualnie tą radość, bo teraz oni teraz powinni jeszcze bardziej radośnie sobie tak, może... Tak, tylko wiesz, myślę, że nie powinniśmy oczekiwać, że Stal będzie tak punktować cały czas, no bo to... Nie oczekujemy. Wiesz, ale potem chodzi nam o to, żeby nie było klopu. No ja rozumiem, wiem, ale jak się przydarzy kryzys, to wiecie, lepsze drużyny z całym szacunkiem dla Stali, no nie, miały momenty. Nie chodzi o kryzys, bo kryzys może... Znaczy, kryzys już każdą drużynę dopadł, tylko chodzi o to, żeby, no właśnie, bo jesteśmy w Stal Mielec, już się utrzymaliśmy, tak. Przegraliśmy 2 mecze,
A trzeci. Mówiłem, żeby nie wyłożyli. A kiedyś powie, zabrali mi Szkurinę, jak sądzisz? Nie, no jakby... Nie, akurat w Stali Mielec co sezon kogoś zabierają bardzo istotnego, a czasami cały skład zabierają, także myślę, w Mielcu do tego są przyzwyczajeni. Pokażmy jeszcze, bo chyba nie zobaczyliśmy tabeli za 2024 rok. Jak wygląda czołówka, bo w tej czołówce próżno szukać tych zespołów stop 6 poza Pogonią Szczecin. Mamy 13 punktów Stali, 10 Pogoni, Górnik również 10, Widzew 9. Może dzisiaj... Poczekaj, Stal 13? Tak. Tak, bo miała 10 przed meczem chyba, tak? Tak. Tak. 13 punktów. Ale poczekaj, to jedną kolejkę więcej rozegrali, tak? No bo mieli jeden zaległy mecz. No to nie, bo przegrali z Radomiakiem, no liczyłem z 15, no to mówię... No ale w tym roku, to jest tabela za ten rok, w tym roku mają 13 punktów. No tak, ale 5 kolejek było, czyli Stal Mielec jakiś mecz zaległy grał. No był mecz zaległy, tak? Był. Był. No. Z kim? Teraz nie pamiętam. Ty też mi jakoś wypadło z głowy. No ale generalnie jest dobrze, nie ma błędu, panie Wojtku. Nie, no cztery, czyli 4 zwycięstwa, 1 remis. Tak. I jedna porażka. Szok. I jedna porażka. To tak wygląda. Z Radomiakiem w poniedziałek. Ale tutaj może włączyć się Warta Poznań i może dzisiaj zostać wice... Nie był z ŁKS-em zaległy? Z ŁKS-em, tak. Z wiceliderem, bo dzisiaj jeżeli Warta wygra z ŁKS-em, no to będzie wiceliderem w tej tabeli małej za 2024 rok i naprawdę mamy sporo zaskoczeń, jeżeli chodzi o tę czołówkę, bo najlepiej punktują te zespoły, na które no jakoś bardzo nie liczyliśmy. Czekaj, wiesz teraz grafikę, bo teraz pod Roberta będzie. Kto jest trenerem pierwszej, trzeciej i czwartej drużyny? Pokaż. Jeszcze raz tę grafikę możemy prosić? Dajcie mi tę tabelę. No ale co trzeciej i czwartej? Ja nie bo drugiej jest Szwed, ale pierwszy nie. Polak. Przepraszam, ja tu może żartobliwie, drugi jest Grosik, jest asystentem. Grosik jest tak mocną indywidualnością, że mam wrażenie, że jest ogromnym wsparciem dla trenera Gustafsona. No dobrze, panowie, doceńmy także, bo doceniliśmy Stal, ale musimy docenić i Górnika, i Widzew Łódź, bo naprawdę te ale zespoły oglądasz. Za kadencji Jana Urbana Górnik jest trzecią punktującą drużyną tak w tej lidze. To jest nieprawdopodobne. Szkoda, że Jan Urban tylko nie mówi, że mu wyjęli teraz Jokotę zimą, a Okunukiego latem. Brakuje mi trochę. Zobacz, jak oni dostają zastępstwo, to naprawdę te zastępstwa są na bardzo wysokim poziomie. Że szuka winnych? Nie, ale on ma taki hiszpański luz. Ja to bardzo lubię w jego sposobie bycia. Ale też Jankowi zabierają najlepsze ogniwa, Jankowi zabierają tak wyszło. Płacą tym nowym. Przecież jak tego zabrali mu tego hiszpańskiego grajka, gdzie on tam poszedł? Jimeneza, tak? Jimeneza, do MLS-u, tak? Do MLS-u. Tak, do MLS. A Janek Urban. No, za chwileczkę pozmieniał. Tak. Jak patrzysz, grali to samo. A teraz grają jeszcze lepiej. Tak. I dogadał się z gościem, z którym miał na pieńku i ten... Wspólnego leciwy człowiek, no wiadomo, wróg znaczy. Ale to jest bardzo pozytywne i świetnie świadczy o trenerze. Naprawdę, on nie szuka winnych, on jest w stanie się dogadać z każdym. Uśmiech mu wrócił w końcu, no kurde. Tak, tak. Może dlatego trener Urban wrócił, coś pięknego. Trybuna wyrasta, może dlatego, że mówi wreszcie stadion będzie cały. Tak. Panowie, Karolina na czacie pisze, mało mówicie o Górniku, a według mnie mają szansę dogonić czołówkę. Mają szansę? Karolina, brawo, chwalimy Górnik, Stal Mielec i Jagiellonię w tym programie bardzo i życzę, żeby po naszych planach pochwalnych Górnik się nie zaciął, bo to się dobrze ogląda. A spodziewacie się tego, że to top 6, o którym tak często mówimy, że Jagiellonia, że Śląsk, że Lech, że Raków, że Pogoń, że Legia, że w tym top 6 nie będzie któregoś z tych zespołów, tylko wskoczy na przykład Górnik Zabrze. No to Karol, już powinieneś powiedzieć... Za tydzień Piast wygrywa i Górnik mija Legię. Powinieneś powiedzieć top 7 i Karol, nie byłoby przyjemnie, bo jest Górnik na 7 miejscu, a nie to top 6. Tak się zakręciłeś, top 6, bo Legia jest 6. Nie, bo były różnice. Nie, no bo to top 6 to mówiliśmy tak naprawdę od końca poprzedniego roku. Między Karolina, teraz te różnice Karolina, się zniwelowały. Tak. Może być? Spokojnie. No ale jest. No, Jan Urban zrobił naprawdę wielką rzecz, bo Rafał Janicki po 30 nagle zaczął wyglądać tak, jak się wydawało 15 lat temu. Ja go pamiętam, jak wchodził jako 17-latek do trzeciej ligi, on wyglądał jak dorosły facet, myślał jak dorosły facet i grał jak ile dorosły facet. Ile wtedy miałeś, że go pamiętasz? 19. Skurczy byku. 19, bo jak chwilę z nim trenowałem w... I tak jestem dopiero drugi od końca. Nie, trzeci, bo Kowal jest młodszy. A tak poważnie, to on wtedy naprawdę, nie dziwiłem się, że zaczął grać tak szybko w Lechii Gdańsk, ale później jednak no tak trochę sprzeciętniał, a teraz Janicki jest liderem naprawdę tej defensywy, gra świetnie. I przy nim rośnie Szala też. Szala rośnie, ale ma też, wiesz, powiedzmy, każdy widzi ten talent, ale Szcześniak naprawdę znowu miał moment zawahania teraz, okej, w tym meczu, bo świetnie się zachował Szymczak, ale generalnie świetny mecz
Szcześniaka, Janickiego tak. i Szali. Daniel Bielica, to też pewnie nie zrobiłeś tej graficzki, on teraz jest drugim... Nie, mamy tę grafikę, mamy. Jedną i drugą, jeżeli chodzi o Daniela Bielica, więc tak. uratowane bramki, bo pewnie pamiętacie drugi pierwszy? Widza, także sama liczba obron, bo to drugi wynik w Ekstraklasie. Ma sporo roboty Daniel Bielica. A on zaczął ten sezon przecież od tego, że sprezentował Radomiakowi 3 punkty. Nie wiem, czy pamiętacie, on tam 2 babole, Radomiak wygrał w Zabrze, teraz Bielica jest drugim bramkarzem po Leszczyńskim. Zaskakuje też trzecia Filip pozycja. Bednarek, tak. Mało meczów, a ile uratował ile miał roboty. Lechowi Poznań. Tak, Bartka Mrozka ciężko znaleźć w tej klasyfikacji. Jak zaraz zobaczymy, ile też miał pracy tak, Bielica, bo miał więcej niż na przykład Leszczyński. Nie umieszając oczywiście Rafałowi, no bo to kluczowa postać Śląska, wiadomo. Natomiast Bielica też wyrósł i też dostał zaufanie od Jana Urbana. Nie był skasowany po tym pierwszym spotkaniu. I możemy dalej też szukać, bo pomysł na Podolskiego jest fajny. Tak jest. Enali urósł, wcześniej urósł spokojnie Jokota. No też roboty ma. Powiedzmy, że dla niego weekend jest raczej pracujący niż wolny. Mnie się też tak wydaje, że no wiesz, przy tym co Janek Urban lubi grać, a jeszcze masz tego, tak, no tą wichurę z przodu Enali. Masz tak, jeżeli Kapralik, Kapralik następny, Podolski nie musi biegać, bo wystarczy, że im da. Ale to... a najważniejsze, żeby obrona broniła. Jeżeli wiesz, tak i ten odbiór tak do Podolskiego, Podolski tylko gdzieś tam do tych... Powiedziałbyś, że ta obrona zabójstwo. Będzie broni? No Szcześniaka nawet nie chcieli sprawdzić Gustafsson w pogoni po powrocie z wypożyczenia. Tylko od razu mu podziękowali. Janicki odbił się od Lecha Poznań. A teraz masz 2 gości. Szala, no on jest po prostu tak młody, że dopiero stawia te swoje pierwsze bardzo pewne kroki, bo ta interwencja, czy przy Weldę, przy tej takiej przekątnej piłce, czy na pustą, co leciała, no to genialna. Jest też świetny młody chłopak. I tu odbiję piłeczkę taką właśnie, a propos Urbańskiego, a propos innych młodych piłkarzy. Jakie to jest ryzyko, powiedzcie mi? Jakie to jest ryzyko wystawić 9 raz kopiącego się po czole słabego obrońcę, czy tego typu chłopaka? A wiecie co, jeden zarzut, dobrze, że im przypomniałeś. No. Do Jacka Zielińskiego jeszcze wracają do Legii, bo dzisiaj Szymon Janczyk dzisiaj fajnie wyciągnął taki cytat od nas z Hate Parku, kiedy u Krzyśka chyba jeszcze gościł Jacek Zieliński i powiedział, że fatalnie był skonstruowany kontrakt Szymona Włodarczyka, bo tam przedłużenie kontraktu wynikało z tego, ile zagra minut, czy ile meczów. I podobnie mówi, że wygląda kontrakt Filipa Rejczyka i dodał coś takiego, który no nawet nie pamiętam, czy ja, czy kto inny podpisał. No jak można nie pamiętać, co się podpisało? Oczywiście szybko mu wyciągnięto zdjęcie, kiedy podpisuje kontrakt z Filipem Rejczykiem. No to jak nie wyciągasz takich wniosków, a wcześniej mówisz, że coś ci się nie podobało, podpisujesz taki sam kontrakt. No to coś jeszcze, mi się tu nie i podoba. I to jeszcze z chłopakiem, który w zgodnej opinii chyba tych, którzy śledzą Legię Warszawa, jest jednym z najzdolniejszych juniorów, najlepszych piłkarsko ostatnich lat, który i tak zaczął pikować. Bo ja mam wrażenie, że u tych młodych ludzi jest coś fajnego. Jest wędka, jedziesz na obóz, trenujesz z pierwszą drużyną, czasem w charakterze fusa, ale jak już dasz tam marchewkę, ci chłopcy to łapią. To jest marzenie każdego, grać tu w pierwszym zespole, przy takich kibicach i momentalnie dostają gonga. Bo jeżeli oni nie dostają wsparcia, nie dostają ścieżki rozwoju, tylko nawet nie wiadomo, kto podpisał kontrakt, na ile lat i czy na ciebie liczą, czy nie, no to jaki ty masz argument do tego, żeby dać się tu pokroić? Jakie to jest nakarmienie młodego piłkarza? Oni muszą dostać wsparcie. Jest ścieżka dla młodych. Siebie... Jest ścieżka na młodych. Wylotówka z Warszawy, tak? No bo Walukiewicz, Mosur, Włodarczyk, Łakomy, możemy wyliczać. No i słyszysz, że oni wszyscy są za słabi na Legię. Jak ja słyszę coś takiego, to naprawdę tatuaże mi spadają. Dobrze, panowie, żeby to nie była Legia TV, tak, musimy o Widzewie. Co tam się dzieje? Tatuaż. O Widzewie musimy troszkę porozmawiać. Naprawdę wielkie brawa dla tej drużyny, że w końcu też no prezes ma spokój po meczu, bo nie musi pisać tych odwołań, nie musi kłócić się z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Nie wiadomo, jak będzie w powtórzonym meczu z Legią. Tylko w końcu mają 3 punkty i mają spokój. Jedna bardzo istotna interwencja Rafała Gikiewicza po tym strzale Bartka Kapuski. Też pewnie gdyby Bartek miał lewą nogę albo tę piłkę na prawej nodze, to trochę inaczej by wyglądało to uderzenie. Natomiast no, też to trochę tak wyglądało, że mieli 2 meczbole. Jeden miała Legia w postaci tego strzału Bartka Kapuski, drugi Fran Alvarez. Fran Alvarez to wykorzystał, ale bardzo mądry mecz ekipy Daniela Myśliwca. Mi się bardzo podobało to, że Widzew przetrzymał te 20-15 minut, bo Legia weszła mocno w to spotkanie. Jakby Mark Gual miał umiejętności napastnika, takie jakie miał kiedyś w Jagiellonii, to po pierwsze pewnie z Molde by już zdobył bramkę, a po drugie by wykorzystał to podanie Pawła Wszołka, a nie kopnął tak, że Serafin Szota świetnie, pewnie trochę
okolicznościowo, ale przełamał ten strzał i piłka nie trafiła w bramkę, natomiast Widzew to wytrzymał i później ten mecz już był wyrównany. Tak. Później znowu początek drugiej połowy trochę Legia ruszyła, ale jak zobaczyła, że no dzisiaj Żyro, Szota, Zieliński, bo ten Castrati to też taki elektryk, że... Było dwóch Castrati, może do trzech razy sztuka, nie, ale no, tych dwóch na pewno... Powinni grać w jednym meczu jeden na jeden. Trzeci będzie Castra. Nie, ten jeden powinien pilnować drugiego, tak? I też by się nie odnaleźli, mam wrażenie, wiesz? 0-0 by się skończyło. Nie, no, słuchajcie, powiedzmy sobie, to i tak gdzieś zeszła ta presja, tak? To pierwsze zwycięstwo w tym wieku nad Legią. Nawet 24 lata. No, w tym wieku pierwsze zwycięstwo, tak? No to wiesz, no to tutaj już bierzemy pod uwagę, jej, dobra, w końcu mamy to, tak? Mhm. Dzisiaj trzeba powiedzieć tak, Widzew, nie wiem, czy urośnie na dalszy etap rozgrywek, ale utrzymanie prawie pewne. Pewnie, ile w Mielcu powiedzieli, że 3 punkty, tak? To Widzewowi brakuje... 38, no to była 7. Ta, powiedzmy, tam granica w ostatnich sezonach. Ale wiesz, ale 6 dla utrzymania. No tak, ale masz parę tygodni temu grałeś UKS w derbach. Wygrałeś z Lechem w Poznaniu. Także jesteś. Górnika pokonałeś u siebie i to zasłużenie. Górnika, gdzie cała liga powinna się go bać. Więc brakuje regularności, ale ja to jeszcze rozumiem, bo myślę, że wcześniej jest i że w sensie wcześniej, jeśli chodzi o pracę trenera, że trzeba dać mu czas. Pamiętajmy, że on objął drużynę, która jak on obejmował Widzew, to średnia punktów to było poniżej jednego na mecz za Janusza Niedźwiedzia w 2023 roku, więc on musiał tę ekipę mentalnie podnieść. Myślę, że to zrobił i gdyby za pół roku znowu Widzew miał jeden super mecz, a potem dwa słabe, to moglibyśmy szukać gdzieś tam dziury w całym, ale w tym momencie to jest szacunek, że oni osiągają takie wyniki. I tym bardziej, że bez swojego najlepszego napastnika. Jest jaki jest Jordi Sanchez, ale myślę, że pod ten mecz byłby kapitalny, bo tam widać było, że Ronditowi brakuje trochę tego poweru w nogach, żeby się ścigać. Zgadzam się, to jest zespół w budowie i ja też jestem pod wrażeniem tego, jak niektóre spotkania potrafi Widzew rozstrzygać, ale to nie jest zespół, od którego ja wymagam na razie regularności, a pomysł już widać. To i tak jest bardzo szybko, jak na młodego trenera. I też elastycznie do tego podchodzą bardzo. Bo oni potrafią zmienić... To jest zespół przypominający troszkę Jagiellonię Białystok. Myślę, że zespół słabszymi piłkarzami, bo myślę, że oprócz Bartka Pawłowskiego, no wielu graczy byśmy... Solidna defensywa, bardzo solidna, zadziwiająco. Natomiast to jest zespół, który mam wrażenie, że od czerwca, no nie wiem, czy już, czy nie już, czy po wzmocnieniach, to może być takie przyjemne zaskoczenie. Sposób gry w piłkę, widzę, wam nie przekonuje, podejście trenera absolutnie mnie przekonuje. Tam nie ma wystrzałów, nie ma wybuchu, tam nikt nie wychodzi przed szereg. Jak ktoś ma coś do powiedzenia, to jest to prezes. Trener robi swoją robotę i niech tak to wygląda. Daniel Myśliwiec, podoba mi się w nim to, że jak były te słabsze mecze Widzewa, które były, to mówi, ja popełniłem błąd, ja źle nastawiłem chłopaków, za dużo mówiłem o tym, za mało o tamtym, nie zwróciłem uwagi na to jest moja wina, ja muszę to zmienić, a nie, Widzew potrzebuje gotowych chłopaków, albo że no nie dostałem takiego czy innego zawodnika. Też myślę, że możemy powiedzieć, że pewnie Daniel Myśliwiec jakby miał wybór, to by powiedział, że chciałbym tego czy tamtego, bo każdy trener by tak powiedział, ale on nie rzuca winy na nie wiadomo kogo, nie szuka w niebie. Jest razem z zespołem. Innych, to bierze na siebie. Tak. I myślę, że ja słyszałem z wszystkich klubów, w których wcześniej pracował, naprawdę same pochwały. No nie pytałem Jarka Fojuta w Stali Rzeszów, ale akurat wiedziałem, co bym usłyszał, bo tam się na szczytach nie lubili już na samym końcu kadencji trenera Myśliwca, ale generalnie od A-klasy to był strzelec Frysztak, aż po Stal Rzeszów zawodnicy i prezesi byli za Danielem Myśliwcem, bo był lojalny, szczery, sprawiedliwy i jak coś się działo złego, to rozmawiał albo brał na siebie publicznie, a nie wychodził i strzelał do zawodnika ten i tamten. My jesteśmy Widzew, my powinniśmy w najgorszym razie zremisować, jeśli nie wygrać. Tak jak powiedział Runiajś teraz po tym spotkaniu. Mi się to bardzo podoba, bo myślę, że w ten sposób kupujesz szatnię. Panowie, zanim do dołu tabeli, to może tak, żeby troszeczkę jeszcze pochwalić, to pokażmy naszą jedenastkę, którą wybraliśmy. Jedenastkę tej kolejki. Układaliśmy ją tuż przed programem razem z Mateuszem, z Kowalem, z Robertem. Myślę, że przez nas tutaj przynajmniej dzisiaj została w pełni zaakceptowana, bez większych dyskusji. Bielica, Szala, Wuskowicz, Blazić, Chodyna, Romanczuk, Marczuk, Gilamiere, Fran Alvarez, Szkurin, a także Rosza. To są ci zawodnicy, których wybraliśmy. No ten Wuskowicz naprawdę może imponować, szczególnie tą grą przy stałych fragmentach gry ofensywnych, ale z tyłu to też jest zawodnik, który solidnie wyglądał w ostatnich spotkaniach, także no nie dziwi
to, że Tottenham był tym piłkarzem zainteresowany. Zobaczymy, jaka będzie jego kariera tutaj w Radomiaku Radom. No i Szala. To jest zawodnik, który rośnie, tak jak mówiłem, przy Janickim. Kogo byście tutaj jeszcze wyróżnili? Ja bym wyróżnił najbardziej Marczuka jednak, bo w najlepszym meczu tej kolejki, z najciekawiej grącą Jagiellonią, Tarasa już się nachwaliliśmy. Dla mnie Marczuk był no, olśnieniem takim pierwszej połowy. Najlepszy piłkarz dla mnie na boisku. I chyba tyle. Chodynę doceniliśmy za świetną postawę Zagłębia, bo to było Zagłębie, które na pewno nie pękało w Szczecinie. Trudno było kilku dobrych. Znaleźć kogoś. Damian Dąbrowski się bardzo wyróżniał, tak, ale z drugiej strony przy Romanczuku trudno było jednak. No Romanczuk zagrał kapitalnym. Genialnie, ale Damian pokazał, że w tej niskiej obronie jest, bo Zagłębie było głównie w niskiej, to wyglądał kozacko. A jakbyś porównał Gambowa właśnie Dąbrowski? W tym meczu? Nie, no, w ogóle, generalnie. Nie, no, ja dalej uważam, wiem, że ty jesteś fanem Dąbka, ale dalej uważam, że w tych wiosennych na przykład Dąbka, meczach... Nie fanem Dąbka, tylko stworzył tego piłkarza. No dlatego jest fanem. No. Natomiast... Nie oglądałem to jest ojciec sukcesu po prostu. Nie, zawsze nam było po drodze. Ja Damiana bardzo doceniam. Nie zawsze był u mnie pierwszym wyborem. Mieliśmy bardzo napięku, ale jestem w stanie docenić to, jaką robotę robił w Szczecinie i pewne obwinianie Damiana o to, że Pogoń słabo broni, bo jest on, no jakoś ja tego nie widziałem nigdy. Ale teraz wiosną, akurat ten mecz był, ale też zresztą to się zmieniło, bo zobacz, jak grała już Pogoń po tym, jak zszedł Gamboa. Mhm. On jest jedynym w tym momencie piłkarzem, który ze środka pola, który ma motoryczne możliwości, żeby tych obrońców wspomagać. Jak on zszedł, oczywiście Pogoń się otworzyła trochę, ale Chodyna, pamięta, czy Wdówka, jak biegł sam na sam. Z Gamboą by tego nie było. I Gamboa czysto piłkarsko, jeśli chodzi o to, co robi, jak ma piłkę przy nocy, na pewno jest słabszy od Damiana. Natomiast on miał być gościem bardziej od fortepianu, być silniejszy, nie być szóstką taką w stylu, nie wiem, Górala, Jacka Góralskiego. I myślę, że wiosną to dawał. No, to dawał. I Damian... Gdyby Pogoń grała dalej jak za Kosty, czyli bardziej w średnim czy niskim, to byłby dobry. Mm-hmm. Natomiast myślę, że potrzebna była szóstka, która jest w stylu Gambola. Słuchajcie, tutaj wisi 11 kolejki, a wy mówicie o zawodniku, którego nie ma tam. Ale był blisko właśnie. Ale pytał, kogo jest. No tak, więc dlatego wyszliśmy... Odpowiadamy na pytanie. Bo Damian zagrał bardzo dobre spotkanie. Prawa strona w koszulkach piłkarskich rozmawia o futbolu. Tak. Ale tu prezesi o czym innym chyba. O zwalnianiu. Opowiedzieliście całą karierę Dąbrowskiego, bo się tak odnoszą. Nie, jeszcze możemy wrócić do Amico Lubin. Jeszcze nie całą. Jeszcze nie, do Amico Lubin możemy wrócić. Taki mały katolicki klub w Lubinie. Tam się zaczęło. Słuchajcie, panowie, dwa słowa na temat tego, co dzieje się w dole tabeli, a także w dole tabeli tej, o której mówiłem wcześniej, czyli za 2024 rok. Jest coś takiego jak dół tabeli, bo mi się wydaje, że to tak spłaszczone. To... Ale ten taki całkowity dół tabeli, a już szczególnie jeżeli chodzi o tę tabelę, o której mówię za ten rok, no to tylko jeden punkt Piasta Gliwice i żadnego zwycięstwa, fatalna dyspozycja w tym roku i czy to nie będzie taki bardzo istotny mecz, w którym dwóch trenerów będzie grało o głowę. Mówię tutaj o kolejnym meczu Legii i Piasta, bo Irunia idź wisi na włosku i pewnie wisi na włosku Aleksander Wukowicz, no bo jak tak jak Robert zawsze mówi, jak widzi się tę czerwoną strefę, to wtedy już nie ma żadnej logiki, nie ma tego, co wcześniej dobrze zrobiłeś, tylko po prostu trener jest zawsze odpowiedzialnym. No niestety tak jest, a to dla Piasta będzie bardzo niedobre, bo uważam, że przy tym jak ten Piast wyglądał, w jaki sposób wpakował się w kryzys, no to tutaj Jacek Zieliński sam ciśnie się na usta. Piast grał dobry futbol. Piast w meczach, które powinien rozstrzygać absolutnie na swoją korzyść, niestety nie punktował. Teraz trafił na rywala, który wyglądał podobnie jak Gliwiczanie. To był naprawdę fajny, otwarty mecz. Pierwsza połowa może nie, ale druga to już było kilka ciekawych. Zresztą akcje bramkowe kapitalne, to warto podkreślić. W ogóle to podanie Roszy to przepiękne. Podanie Roszy, zagranie. Przewrotka Roszy, do tego to, co zrobił Imaz w polu karnym z podaniu do Michaela Amayo. Kapitalna akcja. Proszę? Imaz? Przepraszam. Jorge. Brawo. Felix. Ależ kurczak. Czujny prowadzący. Imaz, nie tak źle tu prowadzisz w sumie. Imaz też dobrze grał. Ale dobra, wracając do tego, szkoda by było, bo Wukow w takiej sytuacji, gdzie opierać musi się na młodych graczach. Oni mają dawać mu jakość, a no tutaj Jacek Zieliński nie wpadało i z tego niewpadania niestety zrobił się kłopocik i to duży kłopocik. Na pewno chyba z takim, czy spokojem Piasta, bo Piast nie punktuje, jest to, co dzieje się też za plecami. No spodziewać się tego, że Puszcza zacznie seryjnie wygrywać. Korona może po dobrej drugiej połowie, natomiast Ruch ma trochę straty, to jest jeszcze
to jest jeszcze 8 punktów. No i fatalne to spotkanie, naprawdę. Ruch, jak go chwaliliśmy po ostatniej kolejce. Ale ruch bardzo osłabiony. Ruch osłabiony, spokojnie. No okej, mówiło się o tym, ale no tragicznie. Musiałby wyglądać. Seryjnie wygrywać. Tragicznie wygląda. Ruch wyglądał dużo słabiej od Stali Mielec, którą tak chwaliliśmy, więc też patrzmy na tło. Ruch poprzednie mecze rozegrał bardzo dobre. Kryzys musiał przyjść, no bo to nie Jagiellonia. Ale nie znaczy, było kryzys najlepszy... musiał przyjść. No wiesz, w dobrych okay, meczach nie odchwalenia. Adaś, trzech ostatnich meczów. No, Adam, ale odchwalenia. Też, ale wiesz, myślę, że zagraliby inaczej, jakby był, jakiś... wiesz, Wilkanowa, oczywiście, który wyglądał tak. Świetnie. Jak był Patryk tak, Stępiński, który też jest takim żołnierzem niedźwiedzia i on doskonale rozumie, wiesz, te jego pomysły. Nie było Patryka Sikory. Tak jest. Dużo osłabienie. Dużo. Nie było na lewym skrzydle Wojtowicza, który jest dużo lepszy niż Łukasz Moneta, więc myślę, że taki Dadok bez pauzował, czterech ludzi, bez pięciu Dadok to już jest. Pauzował za kartki, prawda? Tak. Więc też on świetnie wyglądał w tym poprzednim zwycięskim spotkaniu. Myślę, że byłby bardziej wyrównany, gdyby oni jednak mogli zagrać w swoim normalnym składzie. No ale patrzę też na kolejne spotkania Ruchu i myślę, że no tu łatwo nie będzie, bo też nawet jeżeli byli osłabieni, derby będzie tutaj brakowało tych punktów, bo teraz mają derby z Górnikiem, który wygląda fantastycznie, później wyjazd na Raków, następnie Puszcza, czyli taki bezpośredni mecz, żeby gdzieś tam po prostu jeszcze być w walce o utrzymanie i następnie Pogoń, Widzew, Śląsk, Lech. No, ale sami najtrudniejsi rywale. Patrząc na to, jak punktują w 2024, równiutko jest. No. To łatwiutko, spacer. Ze średniakiem zawsze ze można... Ze średniakami okay. Zawsze można pokusić się o punkty. Dobra, dokładnie. Patrząc na ten tabel, wiesz co, no bo już... No chyba to mówiliśmy na starcie rozgrywek. No 5 kolejek minęło i co mamy znowu powiedzieć, że... Nie, spokojnie, Piast ma za dobrą kadrę, żeby nie wygrywać meczów. No tylko, że na 23 rozegrane kolejki, 3 zwycięstwa w całym sezonie. To też jest jakiś mały dramacik, co byśmy nie mówili. Tutaj. 4, Piast ma 4. 4 zwycięstwa? Tak, 4. Trzymają KS. No, 4, no to 4 zwycięstwa. No to jest jeszcze jakiś taki wynik dramatyczny, a no, co by nie mówić, no i dobra, no zostawmy skuteczność. Ale z drugiej strony, no przegrali ten mecz z drużyną, która w ostatnich... Tak jak żeśmy się troszeczkę pośmiali, że w 11 nie grają. Ale ładnie odżyli po 0-10 w dwóch meczach. To 7 no nie, punktów. No ten poniedziałkowy mecz, to co zrobili ze Stalą Mielec w Radomiu i ten z tej kolejki z Piastem. Strzelają kapitalne bramki. Kobylak się odkupił za tego tak. Low-kiga. Wzięli super bronił. Tego środkowy obrońca strzela więcej bramek niż nie jeden. No i wróciła czerwona kartka, czyli też taki status quo. Ale środkowy obrońca strzela więcej bramek niż nie jeden napastnik w tej ekstraklasie. To wiesz, to też jest... No to jak o tym mówisz, to idealny moment, żeby porozmawiać przez chwilę o Puszczy Niepołomice, bo dla mnie to taki zespół zagadka w tym roku. Z Rakowem punkt... Z Zagłębiem punkt, z Legią punkt, a jak masz takie dwa mecze, gdzie możesz powalczyć, czyli Stal i ŁKS, oczywiście Stal w bardzo dobrej formie, ale no zawsze to jest taki bezpośredni rywal, przynajmniej jeszcze wtedy, przed pięcioma spotkaniami, kiedy na starcie tego roku grały te zespoły, to był bezpośredni rywal w walce o utrzymanie. No to w trąbę z ŁKS-em i ze Stalą Mielec. Jaka jest prawda o Puszczy Niepołomice waszym zdaniem i czy to będzie zespół, który tak jak ostatnio w tej końcówce rundy powalczy o utrzymanie? No tu chyba nie trzeba być wybitnym matematykiem, żeby zobaczyć, że Puszcza o życie będzie grała. Punkty, o których mówisz, mogą przeszkadzać bardzo, bo... No, ten ŁKS szczególnie. ŁKS, tylko ŁKS, bo przyznajmy tak między Bogiem a prawdą. Na Legii punkty szczęśliwe, mimo bardzo słabej dyspozycji Legii. Z Rakowem, to że Raków tego nie wygrał w pierwszej połowie 4, to też dobrze świadczy. Na razie... Zagłębiem też pamiętamy, tak. Jak zły był na to pierwsza spotkanie połowa, na Tomasz Tułacz, połowę, kiedy tak. Tutaj gościł u nas w studiu. Tak, twierdzę, że na razie sporo szczęścia, ale dla mnie to jest taka Puszcza, która spokojnie będzie biła się utrzymać. To jest zespół charakterny, z bardzo trzeźwo myślącym trenerem, który generalnie dowodzi tą drużyną świetnie. Coś, co może sprawiać problemy, to chyba jakość gry przy stałych fragmentach w defensywie i przy dośrodkowaniach. Tutaj Puszczę upatrywałem jako kogoś, kto sobie, jako zespół, który sobie dobrze radzi. No i jeden gość, który ostatnio, Pierre-Richard Pechowiec. No, ale żeby tak? Ten... No nie pomaga. No tak, ale żeby nie było tak, jak Adaś się tutaj czytał ten terminarz, czy tam ja, bo żeby nie było, że Puszczę zabierze ŁKS i Ruch ze sobą tam do, tak może być. Do pierwszej tak, ligi. Może tak? Być. No bo wiesz, te punkty na końcu nie decydować będą te punkty z Legią. To co Dawid Szulczek zawsze mówi. Z Rakowem, tak tylko w tych meczach bezpośrednich. A jak ty jeszcze bo jadą na Ruch, tak? Jeżeli jeszcze tam przegrasz i nagle ty w tej rundzie rewanżowej byś, no to pewnie ŁKS z Ruchem zabiorą Puszczę razem ze sobą. Mówi, tak. Chodźcie, bo fajnie nam było w zeszłym roku. I to będzie
siła korony, korony i Piasta, to co dzieje się za plecami, bo tam mówimy o wyścigu, o mistrzostwo Polski, ale to jednak ta walka o życie też nie wygląda. Tu może się odbić szkawką ta porażka z UKS-em, no, ale no co zrobić, no, to UKS też postanowił coś sobie wygrać. Słuchajcie, patrząc nawet na punkty i na to, jak wyglądały te zespoły trzy, które są w czerwonej strefie, to mam wrażenie, że najciekawiej tak wygląda ruch Chorzów. Ale za Janusza Niedźwiedzia teraz. Za Janusza Niedźwiedzia ruch Chorzów wygląda najciekawiej, chce toczyć wyrównane mecze, nie jest okopany, nie broni się. UKS-ie ciężko cokolwiek powiedzieć, nawet przy tym zwycięstwie. Natomiast Puszcza gra specyficzny futbol, blisko własnej bramki, wie na ile może sobie pozwolić. Ruch chce grać z otwartą przyłbicą. Ruch chce atakować, ruch chce kreować sytuację. Taki był z Wartą, taki był z Legią nawet, mimo swoich problemów. No i to jest taki ruch, który patrząc na sposób gry w piłkę może być światełko w tunelu i to może nie być nadejrzewający pociąg. No, mi się wydaje, że w następnych, znaczy w następnych, no jest kolejka i przerwa reprezentacyjna, ale gdybyś dzisiaj wieczorem Warta ograła UKS i ewentualnie później jeszcze jakieś tam, to za chwileczkę coś mi się wydaje, że szybko zostanie tam jakieś ze 3-4 drużyny, które już będą, nie za dużo kandydatów do spadku będzie. Coś ja tak pamiętamy, ja tak też jak wyglądał poprzedni rok, że Puszcza złapała jedną taką serię po tym meczu z Pogonią Szczecin, gdzie grali w przewadze jednego zawodnika od 30 minuty i później sami sobie tak naprawdę zrobili krzywdę i tracili bramki. Później jedna seria i tak naprawdę podłączyli się błyskawicznie do tego, żeby walczyć o utrzymanie. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ostatnia kwestia, bo w czwartek mamy powołania. Kogo wy byście powołali? Też zapraszamy do aktywności na czacie, żebyście wypisywali swoje nazwiska. Panie Wojtku, panie selekcjonerze, bo tak masz napisane na Twitterze, więc możesz jako prezes selekcjoner spokojnie tutaj dać swoich kandydatów. Ale to znaczy z ekstraklasy chcesz. No z ekstraklasy, a o czym jest 28. Ja myślę, że z włoskiej mógłbyś dorzucić. No, co ja z Ligi Bułgarskiej będę cię prosił, żebyś powoływał? To możesz prosi jednego. Wicelidera strzelców w ogóle. Tak. Kurde. Nie, no brałbym, tak jak tutaj Wojtek Pratkiewicz powiedział, Marczuka bym brał z Jagiellonii i Romańczuka. No Grosik, no to przecież nie będę dyskutował na temat Grosika. No każdy miał go w 11. I później patrzę tak do szerokiej kadry, czy ewentualnie ktoś jeszcze mógłby wyjść. Wczoraj dałeś w 11 Salamona, więc no jak dzisiaj go nie powołasz. Nie, ale traktujemy go jako kogoś, kto był. Ja myślałem, że pytasz kogoś nieoczywistego znowu. No to jeszcze Salamon, no bo chyba i to będzie... Salamon, Grosicki, Marczyk, Romanczuk. Mamy plejadę tych obcokrajowców, którzy nie pozwolą zagrać. No także no, mi się wydaje, że to już chyba... Ewentualnie, nawet nie wiem, czy teraz Romańczuk by ewentualnie zagrał, chociaż na tej pozycji może by się ewentualnie przydał. No nieoczywiste, może nie przy okazji baraży, ale za chwilę może, no to Bartek Pawłowski. No tutaj czat właśnie też napisał, że Bartek. Na przykład Bartek Pawłowski. A tych, co powołał Kowal, tak, każdego byś powołał? Ja Marczuka obejrzałbym z przyjemnością, naprawdę. Natomiast patrząc na terminy, że to jest termin młodzieży, wiadomo, że Marczuka tam zobaczymy. Nie mamy skrzydłowych w tak dobrej dyspozycji jak Grosik, jak Marczuk. A ja idę... Wojtka Hajdę. Wojtek Hajda będzie, do autów pewnie. A ja bym poszedł tym tokiem, który Robert ze 2-3 tygodnie temu wyznaczył. Ja bym wziął do szerokiej kadry Malca. Wiem, że Zagłębiem nie zagrał dobrze, ale generalnie... Zresztą też Michał Probierz powiedział u Tomka Ćwiąkały, że ma go gdzieś na swoim radarze, bo gra bardzo dobrze i też... Pewnie nie do grania, bo jednak zbyt ważne mecze, ale za tę jego formę myślę, że nawet w wyprowadzeniu piłki jest lepszy niż Bartek Salamon, więc niech się otrzaska, niech zobaczy, jak się gra przeciwko Lewandowskiemu, Zielińskiemu i tak dalej. Może się nie sprawdzi, może sprawdzi. W każdym razie swoim graniem myślę, że na taką szeroką kadrę zasłużył. I jeszcze w trójce, jeżeli Polska gra w trójce, dla mnie to jest piłkarz o... Kuba Kiwior, mam nadzieję, że się nie obrazi, piłkarz o profilu Kuby Kiwiora. Z doskonałym wyprowadzeniem, broni trochę słabiej, Kuba ma też z tym problemy, ale mając w trójce obrońców, patrząc jeden do jednego, na przykład Salamon Bednarek w środku albo Dawidowicz, z drugiej strony, no nie wiem kogo my tam, Tomka Kędziorę możemy mieć ofensywnego, to z lewej strony dla Kuby Kiwiora widzę Malca jako kogoś, kto może dać podobny argument. Malec zaczął bronić bardziej fizycznie, nie boi się kontaktu. Jest na własnej połowie jeden na jednego broni bardzo skutecznie. Tak, ale też jest takim twardym, bo Kuba Kiwior jest ciągle, może już nie, ale był taki bardziej delikatny. A Malec stał się już też takim, w cudzysłowie, Hamidłem, że potrafi, więc no,
Trzeba korzystać, póki zdrowy. No. Panowie, dziękuję bardzo za dzisiejszy program. Dziękujemy wszystkim widzom, dziękujemy za aktywność, dziękujemy naszym gościom. Prezes Mateusz Janiak. Dziękuję. Prezes Robert Podoliński. Dziękuję. Selekcjoner, prezes Wojciech Kowalczyk. Zobaczymy, kto nas za tydzień sprowadzi na ziemię po tych... No co, dzisiaj stal była chwalona, górnik w czapkę. Czyli Legia, w czapkę. Czyli Legia wysoko w weekend i Kosta się śmieje z nas. Lech spacer. Lech 4. Lech spacer. Spokojnie, bo i Legię, i Piasta to raczej skrytykowaliśmy, a grają między sobą, także... Aha. Kto? Kto? Jeszcze raz, bo no spojrzałem na czat. Legia z Piastem tak, była tak, no krytykowana, oni grają między sobą. Czyli zerko-zerko po bezbarwnej. O nie. Kolejny remis Piasta. 4-4. I idziemy po rekord. Dobrze, dziękujemy, także pamiętajcie, jak chcesz się wygrać troszkę pieniążków, to na pewno porażka Górnika, porażka Stali, porażka także, kogo my chwaliliśmy, Widzewa Łódź. Ja nie zachęcam Widzewa do hazardu w ogóle, także mówię. Był chwalony dzisiaj. Dziękujemy bardzo, Janiak Podoliński, Kowalczyk Sławiński. To był magazyn Liga. Może za tydzień uda się nam ściągnąć jakiegoś gościa do studia, więc śledźcie nasze media społecznościowe. A dzisiaj jeszcze o godzinie 19 Sławomir Mitras, gościem Nitras, gościem Mateusza Borka, a także Tomasza Smokowskiego, a więc minister sportu. Sporo pewnie o piłce nożnej, także innych sportach, więc warto odpalić kanał sportowy. I panie Wojtku, godzina która? Za 20 minut. A, za 20 minut. To, dobra, bo Kowal już musi... Jedno wyjście na taras. Kowal musi już na taras wyjść, żeby zapalić Liga PL. Dziękujemy.